Szanowni Państwo, zanim zaczniemy oficjalnie sesję Rady Miasta, wiecie Państwo doskonale, zaprosiliśmy dzisiaj Panią Danusię Żółkiewicz, aby podziękować za wieloletnią pracę. Zapraszam Pani Danusiu. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji. Sesja jest zwołana w trybie zwyczajnym, zgodnie z terminarzem sesyjnym przyjętym przez Radę Miasta na rok 2018. Witam serdecznie wszystkich radnych, pana burmistrza, panią sekretarz, panią skarbnik, wszystkich naszych gości. Bardzo proszę o wyciszenie telefonów. Proszę o sprawdzenie listy obecności, ilu radnych jest na sali. Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum i pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał w dniu dzisiejszym, a ja niniejszym otwieram sesję Rady Miasta Świeradów-Zdrój. Szanowni Państwo, z porządkiem obrad zapoznaliśmy się podczas wspólnej komisji w poniedziałek. Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć wniosek o zmianę w dzisiejszym porządku obrad? Jeśli nie ma takich wniosków, porządek obrad przechodzi tak, jak został zaproponowany i przystępujemy do jego realizacji. W punkcie czwartym dzisiejszego porządku przyjęcie dwóch protokołów, mianowicie z sesji Rady Miasta, która odbyła się 30 maja i z sesji Rady Miasta, która odbyła się 4 czerwca. Jako pierwszy protokół z 30 maja 2018 roku. Czy macie Państwo pytania bądź wnioski do treści protokołu? Jeśli nie ma, zarządzam głosowanie nad przyjęciem tego protokołu. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Czy ktoś z Państwa się wstrzymał? Dziękuję.
Protokół został przyjęty 11 głosami za, przy jednym głosie wstrzymujących się i 0 głosów przeciwnych. Protokół z 4 czerwca 2018 roku. Czy do tego protokołu macie Państwo pytania bądź wnioski? Jeśli nie ma, zarządzam głosowanie nad jego przyjęciem. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Czy ktoś z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie 12 głosami. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5, a to zapytania, wnioski, interpelacje. Proszę o przekazywanie na drukach. Proszę pamiętać o zaznaczeniu, w jaki sposób ma być udzielona odpowiedź, czy pisemnie na sesji, czy ustnie. Zamykam punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. A to jest informacja burmistrza o działaniach między sesjami i oddaję głos panu burmistrzowi. Dziękuję. Szanowni Państwo, no głównie działamy wokół naszych, poza oczywiście sprawami bieżącymi, naszych inwestycji. Także zacznę od tego. Dworzec, zapraszam też wszystkich, kto chciałby zobaczyć, jak przebiegają budowy, nasze inwestycje gminne, może w jakiś dzień, żeby zobaczyć, jak to ośrodka, bo to naprawdę ciekawe rzeczy odkrywamy, szczególnie na dworcu kolejowym, jak to wszystko wygląda. Zacznę od tego właśnie dworca kolejowego. No, po kilku miesiącach mamy zgodę na wycinkę drzew. W zeszłym tygodniu, we wtorek, był konserwator zabytków. Też oczekuję, że to założenie zieleni przy dworcu kolejowym będzie takie, jak z czasów przedwojennych, i dokładnie do tego dążymy. Te wszystkie nasadzenia, które się odbywały w latach 50., 60. czy 70., konserwator sobie zażyczył, żeby to przebudować tak, jak dworzec kolejowy funkcjonował, ta zieleń urządzona przy dworcu. Także to będzie działało. Mamy takich dużo, może na razie to nie są drogie rzeczy, ale mamy dużo takich rzeczy, które wymagają dodatkowych nakładów, czego nie można było wcześniej odkryć, na przykład spoistość drewna po odkryciu więźby dachowej. Niektóre, szczególnie na magazynie, niektóre elementy więźby dachowej nadają się do niestety totalnej wymiany. Konserwator zażądał, że mamy zostawić stare elementy drewniane, które są dobre, mamy zostawić i wymienić tylko te zepsute czy zniszczone. To trochę jest kłopotliwe, choć dobrze, że te belki są wszystkie kwadratowe, nie są ciosane siekierą, tylko są cięte tartacznie. Także tam z tyłu dworca, już ktoś może widział, już stoją takie dwie ściany z muru pruskiego gotowe do montażu. Mniej więcej co 2 tygodnie odwiedza nas konserwator zabytków na tej budowie i nowe wytyczne nam daje. To jest o tyle problemowe, że budowa jest zatwierdzona, harmonogram jest jakby w trakcie, a pewne konserwatorskie innowacje trochę nam, ale na szczęście trochę burzą ten kalendarz. Co ciekawe, zmienimy też funkcję tej piwnicy. Ta piwnica po odgruzowaniu i oczyszczeniu, ona już jest, dzisiaj widziałem, jest wypiaskowana. Tam przygotujemy te podmieszczenia pod taką funkcję turystyczno-kawiarnianą. Szkoda tych piwnic, żeby one były zagracone. Tam naprawdę te piwnice są bardzo wysokie i uda nam się zrobić, tak po trwałości oczywiście projektu, uda się zrobić tam jakąś funkcję kawiarnianą, taką podziemną, z fajnym nastrojem. Wszystkie ściany są z takich potężnych głazów naturalnych zrobione, uzupełnione cegłą, czy mniejszym jakimś takim nieformatem granitowym. Na dworcu udało nam się też zwiększyć to, co mówiłem Państwu wcześniej, dofinansowanie o 1,6 miliona złotych i teraz dostaniemy kolejne zwiększone dofinansowanie do makiety kolejowej. Makieta kolejowa będzie wykonana za 250 tysięcy złotych brutto. Do tego dostaniemy prawie 170 tysięcy złotych dofinansowania dodatkowego do tej makiety. Wygrała firma polska, która funkcjonuje na terenie rynku niemieckiego. Tutaj z okolic naszych, czyli z Görlitz, będzie wykonywała tą makietę. Jeżeli chodzi o przedszkole, tutaj mamy taką jedną zmianę, przeprojektowujemy kuchnię, tak aby można było docelowo żywić tą kuchnią wszystkie nasze dzieci szkolne, żeby później nie było dodatkowych nakładów na tą inwestycję.
Do końca lipca budynek, już na dole się montują wentylacje, instalacje elektryczne, także do końca lipca budynek będzie zamknięty i do drugiej kondygnacji będzie uzbrojony w elektrykę i wentylację. No firma, już wszystkie okna mamy na miejscu do montażu. Jeszcze musimy tylko no, poczekać z tą kuchnią, żeby zrobić nowy projekt, bo to będzie wymagało zamiennego pozwolenia na budowę. Teraz ogłosiliśmy przetarg na tak zwany Małpi Gaj i na wyposażenie tego obiektu. No tutaj na nasze nieszczęście to, że ceny są bardzo wysokie na rynku, ogólnie są wysokie, no zobaczymy jakie ceny będą w stosunku do naszego kosztorysu. Rozbudowa szkoły podstawowej, zespołu szkół miejskich w Świeradowie. Tu mamy te cztery klasy. Według naszych informacji jesteśmy na bieżąco z tą inwestycją. Ta najtrudniejsza część prac, czyli budowa ścian z tej cegły, gdzie jest bardzo wymagające czasowo fugowanie tych cegieł, już się kończy, już są stropy powylewane, także zaczyna też się uzbrajanie tej inwestycji. Tam też musieliśmy doprojektować instalację niskoprądową i przebudować kanał ciepłowniczy, który był wcześniej, a nie zakładaliśmy, że go zlikwidujemy, a jednak jego stan techniczny wymaga tego. Podobnie jest ze szkołą w Czerniawie, zresztą to wykonuje ta sama firma, rozbudowę w Świeradowie szkoły i w Czerniawie. Tam mieliśmy pewne problemy z wyglądem architektonicznego betonu, ale udało się to wyregulować, firma to poprawiła. Najgorzej jest w oczekiwaniu na materiały. Na tych dwóch inwestycjach w Świeradowie i w Czerniawie wykonawca po 2-3 tygodnie czekał na dostawę pewnych prefabrykatów betonowych, szczególnie chodzi o takie spoczniki, schody i to też go wstrzymało na chwilę, ale to on twierdzi, że na razie jest w czasie. No zobaczymy miesiąc, półtora, jak to się zakończy. Oczyszczalnia ścieków. Tu mieliśmy taki mały incydent, który na szczęście nie wpłynął znacząco na tą inwestycję. Stare zbiorniki blaszane potraktowane zostały jako tracone szalunki do nowych zbiorników betonowych. I dwa zbiorniki zostały opróżnione, do zera wypompowane. No, to są oczywiście wersja nasza wersja wydarzeń. W nocy nadmierne opady deszczu spowodowały przelanie się sąsiedniego zbiornika, nasączenie gruntu wokół tych pustych budynków, zbiorników i te puste zbiorniki po prostu załamały się do środka dwa. No tutaj mamy z firmą spór, która jest na oczyszczalni. Firma twierdzi, że to jest nasza zła eksploatacja. My twierdzimy, że to jest niewłaściwe zabezpieczenie tych zbiorników na okres nocy, ponieważ nie było dodatkowych pomp i tak dalej. Tutaj nie chciałbym teraz zdradzać szczegółów naszej obrony, bo byli już likwidatorzy ubezpieczeniowi z jednej i z drugiej strony. Także budowa oczywiście idzie do przodu, ale będziemy mieć tutaj spór z firmą wykonawczą na kilkaset tysięcy złotych. Tyle mniej więcej zakosztuje wykonanie tych szalunków, bo to chodzi tylko i wyłącznie o te szalunki dodatkowe, które muszą być tam zaangażowane, a ten blaszany zbiornik, który się załamał, nie nadaje się już do użytku. Dzisiaj otwieramy drugi przetarg na budowę single tracków za 4 km. No mam nadzieję, że teraz się zmieścimy we wszystkich już naszych finansowych możliwościach. Podpisaliśmy umowę na remont ulicy Ratowników Górskich. Firma podpisała umowę na remont Ratowników Górskich. Wiem, że tutaj to jest strategiczna dla niektórych z Państwa inwestycja, która była języczkiem uwagi przy rozwoju komunikacji miejskiej i Świeradowca. Podpisaliśmy tę umowę. Firma wejdzie na wykonawstwo ze względu na duży front robót w miesiącu sierpniu. Umowa jest podpisana, także 140 tysięcy złotych, tak? 140 tysięcy złotych koszt wykonania takiej nakładki z niewielką podbudową na długości tych kilkuset metrów. Jeżeli chodzi o tę naszą wieżę Skywalk, czy ta wieża w koronach drzew, tam różnie się ją nazywa. Mamy już dokumentację budowlaną do tego przedsięwzięcia. Teraz tylko czekamy na zmiany w planie gospodarowania przestrzennego. Jeżeli chodzi o wysokość tej wieży, odbyliśmy dwa spotkania z firmą, która budowała tą wieżę na Dolnej Morawie. Byliśmy w Ostrawie na spotkaniu w tej firmie i firma była u nas w terenie sprawdzić
Także firma wyceni swoją pracę mniej więcej, ile to jest warte, poda jakiś czas. No to jest, musimy się przygotować, jak będzie pozwolenie na budowę, do tego, żeby ta spółka, która powstanie, tych prywatnych inwestorów, żeby też miała jakby gotowy portfel od razu do inwestycji, a nie dopiero szukała wykonawcy. No tu pod nami trwa przebudowa starych pomieszczeń po bibliotece, tak zwany klub integracji społecznej. Tu jeszcze 2-3 tygodnie i zakończymy to. Powstaną te nowe powierzchnie biurowe dla naszych organizacji pozarządowych, ogólnie na ten klub integracji społecznej. 19 czerwca, czyli w zeszły wtorek, była ostatnia rozprawa z powództwa właściciela Kopernika 5. Te zgliszcza, które do dzisiaj tam stoją. Sąd słuchał mnie jako stronę pozwaną i powoda, czyli właściciela tej nieruchomości, którą dzierżawiliśmy w 2015 roku i 14 i 15 roku. I wczoraj został ogłoszony wyrok, który jeszcze nie jest prawomocny. Sąd oddalił powództwo, w całości oddalił powództwo powoda, czyli właściciela tej nieruchomości, nie widząc winy nas jako gminy, który te pomieszczenia użytkował. Aczkolwiek wyrok nie jest prawomocny, strona ma prawo się odwołać. No, trwało to chwilę. Także poczekamy na prawomocność wyroku, co zrobi jeszcze druga strona. Może do sądu apelacyjnego się zwrócić. Od ogłoszenia wyroku, tak? Czy od uzasadnienia? Potrwa. Także tak to mniej więcej wygląda z Kopernika 5. Dzisiaj też w budżecie macie Państwo inwestycje Bronka Czecha. Tu otrzymaliśmy tą promesę 100 tysięcy złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I do tego, żeby zakończyć tą inwestycję aż tam do skrzyżowania z Marusa Żówny, musimy dołożyć 200 tysięcy złotych. Wykonamy sieci wodno-kanalizacyjną i całą nawierzchnię. I też myślę, że uda nam się, bo rozmawialiśmy z wszystkimi sąsiadami, uda nam się też tam rozwiązać konflikt sąsiedzki, bo tam jeden sąsiad przez drugiego działkę przejeżdża do swojego domu i tam są takie pewne skarpy, jakieś stare płoty. Też to wykorytujemy, z kruszywa wykonamy ten ostatni odcinek, żeby wyregulować przebieg tych dróg i dojazdów do posesji, żeby tam te sprawy sądowe się między sąsiadami pozakańczały. Kanalizacja Przedmieście. Firmy już weszły na budowę, zaczynają od strony oczyszczalni ścieków. Myślę, że tutaj nie ma na dzisiaj żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o tą inwestycję. No niestety dojdziemy, tak jak mówiłem wcześniej, tylko i wyłącznie na wysokość Malachitu i tam dopiero z tamtego miejsca będziemy rozbudowywać dalej. Ale wyjdziemy przez całe miasto, czyli to przejście od oczyszczalni przez ulicę Dolną, Boczną i wyjście tam przez Nadbrzeżną, Mokrą na tą część miasta spowoduje, że w końcu będziemy mogli uzbrajać całą tą dzielnicę w sieci sanitarne. Już zaraz będę kończył. No, zauważyliście też Państwo, że ruszyła komunikacja miejska do Wolimierza i na ulicę Sosnową. Rozmawiałem z panią sołtys z Wolimierza, która też będzie wspierała nasz wniosek do gminy leśnej, czy do ich gminy, o też dołożenie się finansowe do tego transportu. Także już mamy sojuszników, którzy też widzą, że powinni się do tego dokładać. Także sołtys z Wolimierza też wystąpi z takim pismem do swojej Rady Miasta, a z informacją do nas, że też będą chcieli, aby gmina leśna do tego się finansowo dokładała. Ogólnie mam jeszcze ostatnie informacje o dodatkowych zwiększeniach. Ogólnie nam się udało pozyskać zwiększone dofinansowanie do projektów naszych unijnych na ponad 5 milionów złotych i czekamy jeszcze na 2,2 miliona złotych do Przedmieścia. Także to też są dobre informacje. Z takich rzeczy jeszcze bieżących wyceniamy teraz budowę wieży na Młynicy. Ten projekt, który nam przepadł z Bilim Potokiem, choć Bili Potok zwrócił się do nas
jeszcze raz, żeby złożyć wniosek do EWT Polska Czechy. Zrobimy to, dlatego procedurę musimy prowadzić zgodnie z wytycznymi tego projektu EWT Polska Czechy. W październiku nam się kończy pozwolenie na budowę tej wieży i do października musimy, ja uważam, że trzeba naprawdę ten projekt ratować, bo drugi raz nie uda nam się uzyskać pozwolenia na budowę tak sprawnie i szybko jak teraz. Tym bardziej, że nas to kosztowało prawie rok czasu, a do października trzeba tą inwestycję po prostu poukładać. Z mojej strony z bieżących spraw to tyle. Jeżeli są pytania, to proszę. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie pytania do wypowiedzi Pana Burmistrza? Proszę, Pan Aficki. Ja mam takie pytanie. Kanalizacja, chodzi mi przedmieścia. Dlaczego ulica Kręta została wycofana z kanalizacji? Czy nie została wycofana z kanalizacji, tylko zrobiliśmy taki zakres, który żeby był logiczny do przeprowadzenia. Ja wiem, że tam niektórzy mieszkańcy, ja tylko powiem, wiem do czego Pan zmierza, bo niektórzy mieszkańcy słusznie obawiają się, że zostaną jakby od rury odcięci. Przyłącza wykonujemy, bo my musimy zrobić tą inwestycję unijną do końca listopada. Ja tylko przypomnę, jaka jest geneza. Ogólnie na początku projekt był aż do końca ulicy Nadbrzeżnej, do ostatniego domu. Ogłosiliśmy jeden przetarg, mieliśmy na to 6 chyba milionów czy 7 milionów, najniższa oferta wpłynęła na 15 milionów, ogłosiliśmy drugi przetarg, najniższa oferta wpłynęła na 18 milionów. Wtedy się zwróciliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, czy jest szansa na dofinansowanie do tych 18 milionów złotych i tam jest VAT niekwalifikowalny. No niestety w tym momencie marszałek nie miał takich pieniędzy, a firmy, ogłosiliśmy kolejny przetarg, ale firmy już jakby odmówiły startowania w tym przetargu, ponieważ nie byłyby w stanie wykonać pełnego zakresu w tym czasie, a wiecie Państwo, jakie mamy problemy z przedszkolem, że marszałek nie przedłuża terminów i żadna firma nie chciała się podjąć wykonania tego. Dlatego udało nam się zdobyć zgodę Urzędu Marszałkowskiego, żeby zmniejszyć tą inwestycję o połowę mniej więcej, też ścinając ją nie tylko w długości, ale też i w szerokości do wysokości malachitu przy zachowaniu terminu i dofinansowania. Czekamy jeszcze oczywiście na oficjalną decyzję, jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania. I na pewno będziemy rozbudowywać, to jest idzie magistrala, na pewno będziemy rozbudowywać i przyłącza do budynków pobliskich będzie wykonywała gmina, zresztą to robimy od lat, na koszt, jakby powiem, budżetu. No ci, którzy są trochę dalej, na pewno nie zostaną pominięci w tej rozbudowie. No, dzisiaj no, warto zrobić tą magistralę przynajmniej do malachitu, żeby uratować ten projekt, bo no, zresztą pamiętacie też Państwo ten spór, bo to Przedmieście kontra Czerniawa. Te były dwa projekty postawione na jednej sesji i musieliśmy wybrać, co najpierw robimy, a co później robimy. Także zrezygnowaliśmy z Czerniawy na chwilę po to, żeby zmontować finansowo Przedmieście. To się udało, Przedmieście buduje się niestety w połowie, ale się buduje. Teraz jak dostaniemy te dodatkowe dofinansowanie do Przedmieścia, to wróci, zresztą robimy i tak w ciemno robimy procedury przetargowe na Czerniawę i wróci Czerniawa jakby do gry. Także to jest najważniejsze, żeby ratować projekt. No niestety w niektórych miejscach musimy trochę odchudzić ten projekt, ale to nie znaczy, że nie będzie zrobiony, bo jest duże prawdopodobieństwo, że zrobimy to z własnych środków. Są przedstawiciele tej ulicy. Tak. Może chcieliby się odpowiedzieć. Czy to ja udzielam głosu, ale bardzo proszę najpierw radni, dobrze? Bo pytania do wypowiedzi burmistrza, najpierw radni, potem ewentualnie, jak nie będzie to długo trwało, ja poproszę mieszkańców. Proszę, pan Kotlarek. Chciałem się dowiedzieć odnośnie inwestycji związanej z budową przedszkola. W kwietniu skończył się ten termin z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego i czy udało nam się coś uzyskać z tych pieniędzy? Oczywiście to, co na bieżąco składamy wnioski o płatność, one są realizowane. Oczywiście no, za chwilę będziemy musieli złożyć kolejny wniosek o płatność i no, na pewno tu będą problemy, bo no, termin jest przekroczony. Rozmawiamy. Na nasze szczęście, a może i nieszczęście innych, dochodzą kolejne gminy do tego problemu. To nie tylko my, ale już jest gmin, już kilkadziesiąt jest gmin, które mają ten sam problem i myślę, że marszałek, no podam przykład autobusów. Pamiętacie Państwo, jechaliśmy do Turcji odbierać autobusy, groziła nam korekta miliona złotych, czyli stuprocentowa utrata dofinansowania. Później my podzieliliśmy tą umowę, zaneksowaliśmy umowę z dostawcą i pojechaliśmy odebrać autobusy w Turcji. Wtedy nam groziła korekta 250 tysięcy złotych, a po różnych rozmowach i argumentacjach do Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy
półtora tygodnia temu, czy dwa tygodnie temu dostaliśmy protokół już pokontrolny, ostateczny, korekta 0 zł. Także do dzisiaj nie jestem w stanie, no po prostu walczymy o to, żeby to przedszkole uratować jak najwięcej. Po to tam widzicie Państwo stoją kontenery za starym urzędem miasta, to są magazyny. Autobusy wyprowadziliśmy z garażu i tam mamy wszystkie okna schowane, po to, żeby jak najwięcej wydać do końca kwietnia. Jeżeli marszałek uzna, że wszystkie wydatki do końca kwietnia są kwalifikowalne, to z tej dotacji uratujemy mniej więcej około 2,4 miliona złotych, z tych 3800. Jeżeli, no nie będę mówił jeżeli, no bo też ode mnie to nie zależy. Ja robię wszystko, żebyśmy jak najwięcej tych pieniędzy uratowali. Aczkolwiek mówię, dochodzą kolejne gminy, które mają ten sam problem, a jeszcze nawet niektóre głębszy problem i mam nadzieję, że marszałek po prostu zrozumie, że ich stanowisko jest moim zdaniem niewłaściwe. Dziękuję. Także jest szansa uratować 2300, a może kto wie, czy nie całą, jeżeli dobrze się tam poukłada z innymi gminami. Proszę bardzo, pani Fierkowicz. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie dotyczące dworca PKP. Powiedział pan o piwnicy, a piwnica jest sprawdzona, że ona jest sucha, ponieważ jeżeli pan mówi, że jest na kamieniu, a na taki sam mam dom na kamieniu, to wiem, że przy tych intensywnych opadach podchodzi ta woda i wilgoć. I to jest sprawdzone, bo ja myślę, że restauracja jest dobrym pomysłem. Znaczy dworzec od tej strony południowej jest odkopany na głębokość 3 metrów. Zeszliśmy poniżej pod posadzki oczywiście w piwnicy. Co ciekawe, te wszystkie stare studnie były zamulone, gdzieś poprzecinane były kanały, to wszystko jest udrożnione i rzeczywiście nawet przy tych opadach tam jest bez żadnych problemów się odbywa, a wcześniej jak mieszkali lokatorzy, to zresztą kto był, to widział, tam po pół metra wody w piwnicy stało. Teraz nawet przy tych wczorajszych deszczach, czy jeszcze wcześniejszych, tam się nic nie dzieje. I to, że budynek nie ma fundamentów, bo on stoi na kamieniach, tak jak te wszystkie budynki przedwojenne, to coś takiego wykonamy jak opaskę z ogrzewania podłogowego przy murach zewnętrznych. Wzdłuż murów zewnętrznych to będzie dodatkowe 500 metrów bieżących rury PEX do ogrzewania podłogowego po to, żeby wygrzewać mury, po to, żeby nie było wykwitów od tego parafundamentu, którego nie ma, tylko będzie wygrzewany mur i tam już inspektorzy to wymyślili i my to zaakceptowaliśmy. To nie wymaga jakichś dodatkowych zmian dokumentacji. Konserwator też się zgodził, żeby te mury wypiaskować, one są fajnie wypiaskowane i no, trzeba, żeby tam ludzi wpuścić, to już teraz doprojektowujemy. To będzie zmiana też dokumentacji, dodatkową wentylację, toaletę na dole i właśnie te mury wypiaskowane i ogrzewanie zewnętrznych murów. Dobrze, jeszcze drugie pytanie, panie burmistrzu, czy na budowie, na tym budynku nowych klas przy szkole, czy tam jest planowany na tych ścianach mural? Ponieważ moje okna akurat wychodzą na te białe ściany i to jest bardzo przygnębiające. Czy tam będą po prostu takie kolorowe rysunki, czy pozwolimy dzieciom zaprojektować, tak żeby patrząc przez okna klas, które zostały przez tą ścianę zasłonięte, no było tam trochę radości, bo na razie na dzień dzisiejszy... Chodzi o ten mur bez okien, tak? No ten mur, który gdzie właśnie z okien klas widać, ja taką mam nadzieję, że tam będą jakieś kolory, jakieś barwy, żeby no znaczy, może poczekajmy jeszcze, jak już zaczniemy go uzbrajać w okna, ten budynek. Myślę, że tam jakiś projekt graficzny, który nie będzie kolidował jakby z charakterystyką tych budynków, to jak najbardziej. Tego nie mamy w projekcie, ale jeżeli zdecyduje większość o tym, że tam ma być jakaś rzeźba w stylu mural, naścienna, to jak najbardziej. Znaczy po prostu sugeruje się tym, co mówią dzieci i tym, co ja widzę, że biała ściana, a ściana kolorowa, tak jak jest to w innych widziałam też szkołach, to wcale by nie było złe, a myślę, że działało tak pozytywnie na dzieci patrzące przez okno, bo zieleni nie będzie tam, bo nie ma tam takiego paska zieleni, a kolorowa po prostu to jest szkoła, dzieci muszą chodzić do, tam barwy są potrzebne. Także jak coś, to proszę uwzględnić, żeby było kolorowo na tej ścianie. Przynajmniej pierwsze piętro, bo drugie to ono będzie może jeszcze drugiego nie widzę, ale pierwsze. Znaczy widzę, ten projekt jest w takim charakterze industrialnym. Nie wszystkim się to podoba, jednym się podoba, drugim się nie podoba. Ktoś wolałby jakieś pastele, ktoś mówi, że fajnie. No myślę, że będzie ten projekt podlegał ocenie mocnej. Zresztą już tam dyskutuje się o tym. Ja myślę, że poczekajmy na efekt końcowy. Zresztą to i tak nie jest koniec, bo za chwilę jest sala gimnastyczna też do przebudowy. Ale już jej nie będziemy widzieli z tych okien. Mówię o tej ścianie, co ją, tuś okna dzieciaków i tutaj ściana. I żeby na niej po prostu były jakieś kolorowe rysunki.
które będą cieszyły oko, a nie biała ściana z cegieł. No niektórzy mówią, że dzieci siedzą twarzą do tablicy, nie do okna. No to nie, to no chyba, to źle mówią. Różne są dyskusje na ten temat. To chyba źle mówią. Pani Gaspek, proszę. Panie burmistrzu, proszę coś więcej powiedzieć na temat wypadku naszego busiku. Nie tyle wypadku, co uszkodzenia szyby w naszym busiku w czasie pewnego wypadku parę dni temu w Czerniawie. Czy będą wyciągnięte jakieś konsekwencje wobec osoby, która to uczyniła? No tam macie Państwo na Facebooku czy na innych jakichś portalach informacje. No ja to prowadzi postępowanie policja. Mniej więcej zdarzenie wyglądało tak, że doszło do stłuczki między dwoma autami bez udziału naszego autobusu. Na to najechał autobus, czyli jadąc w dół ulicą Długą, zatrzymał się i nasz kierowca poprosił, skoro nie ma ofiar w ludziach, żeby zjechali panowie tej stłuczki gdzieś na bok, odsunęli pojazdy, bo no tutaj nie będziemy czekać 2 godziny na przyjazd policji i wszystkich innych potrzebnych służb. Na to mniej więcej zareagował jeden z kierowców tego drugiego pojazdu, podbiegając do autobusu i z otwartej ręki uderzając z całej siły w przednią szybę. No mniej więcej no, to jest prawdziwy scenariusz. No i po czym no, czekaliśmy, to wtedy już musieliśmy zostać tym autobusem tam, no bo już byliśmy uczestnikami zdarzenia i wtedy przyjechał policjant, który nie miał alkomatu. Czekaliśmy na drogówkę, która przyjechała z alkomatem i tamten kierowca został, chyba odmówił z tego co kojarzę, ale to już to co wiem, odmówił, wtedy policja go przetransportowała chyba na oddanie krwi, a dalej już to już postępowanie prowadzi tu nasze rewir dzielnicowy w Świeradowie Zdroju. Ale mam nadzieję, że my jako miasto nie odpuścimy. Znaczy to już jest prawdopodobnie ta osoba była pod wpływem różnych środków, nie wiem jakich, bo to stwierdzą dopiero badania, ale no, no my oczywiście no, lepiej by nam było skorzystać z jego OCA. To już nie jest OCA, tylko jednak chyba kodeks karny będzie już wchodził w grę. Także gorzej nam będzie chyba z tego ściągnąć, bo jeżeli ta osoba jest niewypłacalna, no to będziemy musieli iść procedurą. Bo to, to nie mamy autokasku? No ale to nie obejmuje autokasko, jak ktoś podchodzi i mamy na monitoringu nagrane, jak ten człowiek, mamy winnego. No autokasko nie płaci. Nie, autokasko jest. No zobaczymy, no mamy pełne autokasko. No ja tutaj też. No czy szyba jest, na szczęście mamy zapasowe szyby i to się zaraz wymieni i drugi jest zastępczy, ale już 2 razy nam szyba pękła, raz od kamienia, drugi raz od właśnie ręki. Mam nadzieję, że to już się skończy. Na 2 dni puściliśmy ten mniejszy, za chwilę ten drugi był i będziemy wymieniać tą szybę w Wielkarze, w Jeleniej Górze. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytania? Proszę bardzo, Pan Kozioł. Już chciałbym do tej wieży, projektu wieży, który tam jest w trakcie. Czy przeskoczyliśmy konserwatora? Czy on już udzielił tego błogosławieństwa? Nie, dopóki nie będzie ważnego planu przestrzennego, to no, nie ma podstaw, żeby składać. Znaczy, rozmawiamy. Ja się mówię nieoficjalnie, szykuję się na taką komisję urbanistyczną do Wrocławia, żeby uzgodnić architekturę tej wieży, którą już mamy. Aczkolwiek oficjalne dokumenty dopiero zostaną złożone, kiedy wejdzie w życie ten plan, który teraz do 11 lipca jest wyłożony do konsultacji społecznych. I mam nadzieję, że tam to sprawnie pójdzie i uda się go wprowadzić w życie i wtedy oficjalne dokumenty składamy do konserwatora zabytków. Ale wcześniej uzgodnimy na pewno tą wizualizację, czyli bo to jest chyba jedyna taka kwestia sporna, bo konserwator przy tym planie nam uzgodnił wysokość, czyli jakby nie protestował przy wysokości tej wieży, też szerokości, no tutaj kwestia gustu co do architektury tej wieży. No tutaj, no że Państwo o tym wiecie, że część chce, żeby to była symetryczna wieża. My tutaj demokratycznie Państwo przegłosowaliście, żeby to była ta asymetryczna. No i poszliśmy w tym kierunku, ale jak się dalej wydarzy, no to ja na dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć. Dziękuję. Ktoś z mieszkańców chciał zabrać głos, tak? Bardzo proszę tutaj podejść po mikrofon. Ale to nie chodzi o donośny głos. Wszyscy, którzy oglądają nas, nie słyszą pana. Rozumiem. Stanisław Tokarczyk, mieszkaniec ulicy Krętej. Panie burmistrzu, pytanie tylko techniczne. Ja rozumiem, że sytuacja z przebudową kanalizacji wygląda jak wygląda. Proszę przynajmniej wstępnie podać, kiedy naszą ulicę będziecie kanalizować. I pytanie numer 2, co z drogą? Tam się skarpa osypuje, tak. Pan wie, zna sytuację i co z tym możemy zrobić? No, czy przy tych wykopach kanalizacyjnych chcielibyśmy załatwić właśnie te problemy drogowe, bo będzie okazja. Jeżeli chodzi o kanalizację w Państwa dzielnicy, ona jest tam wymagalna. Tutaj
No nie ma, nie mogę powiedzieć, podać dzisiaj daty, bo dopóki tam nie dojdą z inwestycją, to firma jest na wysokości początku. No podam datę i wyjdę na kłamce. No jak to nie? Znaczy, wydaje mi się, że ten rok, ale to też zależy, no mówię, z przedszkolem tak samo mówiłem, że to w kwietniu odbieramy, a mówimy już o październiku. Także prosiłbym o to, żeby się wstrzymać do końca sierpnia. Bo my, no też oczywiście, my też tutaj chcemy uwolnić, bo to celowo powiedziałem o tym zwiększonym dofinansowaniu, bo to nam uwolni nasze inne środki też, które mamy zaangażowane, no niestety szczególnie z kredytów, ale mamy zaangażowane do wkładu własnego, do tych unijnych projektów. Jak uda nam się poprzez to zwiększone dofinansowanie uwolnić nasze środki własne, to no my to przeznaczymy głównie na drogi i na sieci. No, tak to idzie. Teraz głównie idziemy w drogi i w sieci po to, żeby jak najwięcej uzbroić, no bo takie dofinansowanie później się już nie dostanie. No, tak to wygląda. Także przykro mi, nie podam daty. Koniec sierpnia, jak będziemy na wysokości państwa, to myślę, że wtedy będzie dyskusja, gorąca dyskusja, bo i też się odzywają mieszkańcy kolejnych ulic dalej, dlaczego doszliście do tego budynku, a nie dwa budynki dalej. No i słusznie, no ale no musieliśmy podjąć decyzję. Naprawdę tutaj była też na sesji Rady Miasta ostra dyskusja, bo źle się stało, że zrobiliśmy Przedmieście kontra Czerniawa te dwie inwestycje kanalizacyjne, aczkolwiek uważam, że się dwie uda uratować, ale Przedmieście jest tylko w połowie zrobione. Ale buduje się, już firma jest na budowie, to już nie są jakieś tam plany, że będzie, tylko budujemy. A jak wyjdziemy za centrum miasta, bo najistotniejsze jest właśnie wyjść za państwa dzielnicę, bo tam jest gęsto i trudno. Jak już wyjdziemy za ulicę właśnie tam mokrą, krętą, no to można powiedzieć, że osiągnęliśmy ten efekt, bo przez miasto jest najdroższa budowa. Przykro mi, że nie podam daty. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam punkt 6. Informacje burmistrza o działaniach między sesjami. Przechodzimy do punktu 7. Punkt 7 to ruch turystyczny w Sieradowie-Zdroju, ilość gości, produkty turystyczne, usługi uzdrowiskowe, opłata uzdrowiskowa i ja myślę, że tutaj Pan burmistrz będzie chciał zabrać głos. Proszę. Proszę Państwa, świeża rzecz. Pozwolę sobie, jakbyście Państwo mogli. Pani Diana, mogę Panią poprosić o rozdanie uczestnikom naszej sesji i radnym. To jest nasz niezbędnik turysty, w którym kolejne jakieś tam wydanie. Mamy nakład 100 tysięcy egzemplarzy, który nam się rozchodzi w niecały rok czasu. Ten niezbędnik jest bardzo mocno wzięty. Dużo mamy tam oczywiście oferentów. Jest to, można powiedzieć, taka esencja naszych atrakcji turystycznych, które mamy. Kto z Państwa śledzi te kolejne wydania, do kolejnych wydań, one są jeszcze, jak zabrakło, to jeszcze są tam gdzieś na zewnątrz, to możemy donieść. Do kolejnych 100 tysięcy, tak, dzisiaj przyjechało 100, także już nie, już tutaj jakieś 20 rozdamy. Do kolejnych takich wydań dodajemy nasze nowe produkty turystyczne, na przykład na stronie 5 pod punktem 7 jest wełniana przystań Bacówka Izerska. Też nowy, ambitny, bardzo energochłonny baca. Bardzo dynamiczne się z nim rozmowy odbywają, ale z bacą, tak, z bacą oczywiście. No, co ciekawe, pod te atrakcje też uruchamiamy nowe rzeczy. Na przykład pod tego bacę zamówiliśmy, kto z Państwa był w Zakopanem, to widział te bacówki, które sprzedają osypki na krupówkach, ale w takich tych właśnie paraholenderskich wózkach. My coś takiego też zamawiamy. Na razie zamówiliśmy na próbę dwa nasze takie sudeckie wózki i miasto będzie aranżować to w ten sposób, że nie pozwolimy komuś postawić się ze swoim straganem, tylko taki, jak będzie wyglądał zgodnie z koncepcją ulicy Zdrojowej. Konserwator zabytków nam zatwierdził projekt takiego ustnie, bo mówi, że nie ma potrzeby pisemnie takiego straganu na kółkach. Dlaczego na kółkach? Dlatego, żeby one tam nie wrosły, bo jak postawimy, to później ciężko je stamtąd zabrać. A na kółkach w każdym dniu będą znikały. I zaczniemy tam od serów, ceramiki i kolejnych takich lokalnych produktów, żeby ten deptak się też nasycał naszymi lokalnymi produktami. A mamy tutaj bardzo ciekawe nowe produkty lokalne, na przykład pracownię piernikową. Kto z Państwa był, to widział. Naprawdę ma to miejsce i ta pani ma ogromny potencjał.
i dosyć ciekawe, to się ciekawie wkomponowało w Świeradów. Mamy pracownię ceramiczną, którą też próbujemy pomagać pani Monice, żeby wyszła na wyższy poziom. Mocno pracujemy z naszymi pszczelarzami nad tym miodem izerskim. Nawet udało nam się skonfekcjonować miód w takich 50-gramowych słoiczkach, po to, żeby to też było jako taki parabilet do niektórych naszych atrakcji turystycznych. Także cały czas nad tym pracujemy. Co chwilę będą przybywały takie nowe atrakcje. Pod punktem 12 na stronie 5, nie ma tu pani radnej, jest ta Świeradowska Izba Pamięci, którą zawiaduje pani Magda Olszewska, radna naszej gminy. Też ją wprowadziliśmy. Zobaczcie państwo, że przy każdym takim obrazku jest ZKM, tam gdzie autobus dojeżdża. To jest też ważne, bo turyści, biorąc te niezbędniki, widzą, że mogą dojechać tam autobusem, czyli mogą zostawić swój samochód w hotelu i poruszać się komunikacją miejską po tych atrakcjach naszych turystycznych. Oczywiście nie zapominamy o naszych sąsiadach, którzy mają równie ciekawe atrakcje turystyczne, a nawet niektórzy mają lepsze od naszych atrakcji turystycznych. Tutaj duży wkład ma też pani Teresa Fierkowicz jako przewodnik górski, która co chwilę sugeruje, namawia, wskazuje, a nawet i strofuje, i bardzo dobrze, bo staramy się ten niezbędnik robić w ten sposób, żeby on był takim tworem na bazie użytkowych rzeczy, a szczególnie takich, które nam zgłaszają przewodnicy górscy. Tych atrakcji miejskich państwo widzicie, mamy 35. Nawet taka atrakcja pod numerem 30 na stronie 8, wodospad Kwisa, tam kąpiele, zimowe kąpiele w Kwisie. No też jakaś tam atrakcja dla takich, ale no atrakcja, która jest, mówię, jakaś w sensie, że ona jest okresowa, no bo tutaj kąpiel zimowa, choć teraz też niektórzy kąpią. Też celowo wprowadzamy wodę. Czyli zobaczcie państwo, pod numerem 29 jest Czarny Potok, bo no mamy ten problem w Świeradowie, które na przykład tu panie świetnie otworzyły miasto na tą Kwisę, bo kąpiąc się jako morscy w tej Kwisie, no otwierają miasto na wodę. Mamy ten sam problem, zresztą będziemy mówić teraz o Czerniawie, o Czarnym Potoku. Pod 25 numerem jest pracownia sensoryczna Izers. Jest to dedykowana dla dzieci częściowo niepełnosprawnych, ale jest to też naprawdę ponadprzeciętna pracownia dla dzieciaczków z pewnymi deficytami, której mogą korzystać turyści przyjeżdżając ze swoimi dziećmi do Świeradowa. Ta pracownia pozyskała, jeśli dobrze pamiętam, chyba 30 tysięcy euro do finansowania. No dalej pokazujemy takie ruiny jak wieża Mont Plaisir pod numerem 34. Tutaj z nadleśnictwem lepiej czy gorzej, ale próbujemy tą wieżę przejąć, żeby ją w jakiś sposób przywrócić do życia. I później, proszę państwa, mamy też takie atrakcje, które już jak szlak izerskich tajemnic. To znamy to zbieranie tych odbić z tych znaków wodnych. To naprawdę cieszy się niesamowitym wzięciem, szczególnie oczywiście u dzieci. Podpisujemy, nie pamiętam, ale chyba 150 czy 200 takich dyplomów podpisujemy rocznie. To jest bardzo dużo. Oczywiście super atrakcje Czarci Młyn i Izerska Łąka, które cały czas dofinansowujemy. I tam też mamy po kilka, w Młynie mamy ponad 20 tysięcy, dobrze kojarzę, za zeszły rok turystów. W Izerskiej Łące za 17 rok mamy chyba 8 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. No i proszę państwa, też na stronie 12 zaczynamy promować naszą ofertę. Ten niezbędnik jest tak skonstruowany, żeby maksymalnie, minimalnie wprowadzał konkurencję między hotelami, bo to chodzi głównie, żeby to się znalazło na łóżku u przyjezdnego gościa do danego hotelu. Dlatego też te hotele staramy się minimalizować, aczkolwiek one są tam też potrzebne, żeby sfinansować to wydanie. Do tego wydania dokładamy kilkaset złotych, jeżeli dobrze pamiętam, kilkaset złotych, a wydanie kosztuje nas, o ile dobrze pamiętam, 40, nie, więcej, pani skarbnik, chyba 70 tysięcy nas, czy 80 tysięcy kosztuje wydanie tego. Tak, prawie 80 tysięcy nas kosztuje wydanie, a my do tego dokładamy jako miasto kilkaset złotych, bo wszystko opłacają od strony 12, to są sponsorzy, którzy wykupują tą reklamę. I tu mamy nasze restauracje, których mamy też sporo. Zauważyliście państwo, że atrakcje są oznaczone
liczbami, cyframi, a te usługi to już literami, po to, żeby na mapie, która jest na początku, można było odnaleźć właściwy obiekt. Później mamy, no oczywiście, no, atrakcją jest też ta komunikacja miejska, którą też korzystają oczywiście turyści. Takie urządzenia sportowe, to o tym już jakby nie będę mówił. Ścieżki edukacyjne nadleśnictwa na Zajęczniku, ścieżka edukacyjna między Orlem a Chatką Górzystów, Układ Słoneczny. Później mamy single tracki, które ciągle rozbudowujemy. Ta mapa jest też tak zrobione, te mapy są tak zrobione, żeby nie konkurować z mapami, które są wydawane na przykład przez plan. My nie chcemy ludziom dawać darmowych map dokładnych, bo wtedy zabijemy rynek map, który jest naprawdę dosyć mocno rozwinięty. Dlatego dajemy mapy poglądowe. Te mapy, które są tutaj w niezbędniku, to są mapy poglądowe. Jeżeli ktoś chce dokładniej skorzystać, musi kupić mapę gdzieś tam w jakimś punkcie, no żeby też ten rynek map u nas miasto nie zniszczyło. No oczywiście no kolej gondolowa to jakby jest dla wszystkich chyba oczywiste. No kolej gondolowa bije kolejne rekordy, jeżeli chodzi o użytkowników i letnie, i zimowe. Izerski szlak Cietrzewia, no tutaj próbujemy, mamy ten raport, ale jeszcze nam się go nie udało uzgodnić z RDOS-iem, ale myślę, że to przed tym sezonem uda nam się zrobić, żeby ten szlak Cietrzewia już był na stałe, a nie tylko okresowo zakładany. Rantraki, tutaj z dużej inicjatywy Nadleśnictwa Świeradów, przy naszym wsparciu te rantraki naprawdę działają świetnie. Jest założonych już chyba 7 czy 8 kilometrów. 5, 7 i 10. I my tutaj jako gmina aktywnie też wspieramy ten pomysł. Single track dotyczy rowerów, run track dotyczy ścieżek biegowych. Tu się też koncentrujemy na Zajęczniku i Lasy Państwowe, w naszym przypadku Nadleśnictwo Napraw Świeradów, naprawdę zrobiło to na wysokim poziomie. No aquapark jest sam w sobie wiadomo jaką atrakcją. Hotele są reklamy, na następnych stronach są proszę Państwa reklamy hoteli, które też płacą po kilka grubych tysięcy złotych za to, że są na tych stronach. I proszę Państwa, też mamy po tych, te reklamy no niestety muszą być. I później na stronie 30, 31 mamy mapę regionu, gdzie Świeradów jest pępkiem świata. I to są atrakcje w odległości od nas 5, 10, 15, 20 i 50 kilometrów. I zobaczycie Państwo, że na tej mapie są numerki atrakcji poza Świeradowem. I na następnych stronach od 32 mamy atrakcje wszystkie, które są w regionie. Tu zaczynamy od Dinoparku w Szklarskiej Porębie. My od tych firm nie bierzemy złotówki. Na razie mam nadzieję. To jest informacyjnie. Nasi goście rzeczywiście, to jest jakby na pogodę, na niepogodę. Jeżeli jest pogoda, to goście tutaj raczej po Świeradowie, po górach. Jeżeli jest niepogoda, no to jadą gdzieś też w okolice, bo to też nie można udawać, że okolica nie istnieje. Na przykład mamy taką informację od właściciela Huty Julia za 2016 rok, 17 nie pytałem, że największa ilość gości zorganizowanych grup w Hucie Julia jest ze Świeradowa. Czy to są głównie wycieczki autobusowe, busowe, no to miło to słyszeć, że nie Szklarska Poręba, na przykład nie Karpacz, tylko Świeradów Zdrój jest tam największym udziałowcem tych zorganizowanych grup. A też mówią, że dużo właśnie przyjeżdża, bo pytamy z tym niezbędnikiem w dłoni, że tutaj widzieli, przyjechali i tak dalej, także to informacyjnie fajnie działa. Nawet mamy z ZOW Görlitz, nawet tutaj niemiecką stronę mocno też promujemy. Też uzgadniamy to też z czeską stroną, namawiamy tutaj też gminę Nowe Mesto, żeby trochę tą naszą najbliższą okolicę w następnych wydaniach mocniej wesprzeć. No to wiadomo, że nam zależy przede wszystkim, żeby klient tutaj krążył po naszych górach izerskich, żeby tutaj zostawiał te pieniądze i korzystał z tej infrastruktury. No tam są schronisko Orle, Wieża Bracka. W Lubaniu pojawiła się teraz po raz pierwszy u nas w tym wydaniu. Także to wydanie wystarczy nam mniej więcej do końca ferii zimowych przyszłego roku. No i musimy już planować kolejne wydania. Myślę, że to wydawnictwo odniosło ogromny sukces. Pokazujemy Harachow, Zamek Chojnik, oczywiście Czocha, Ogród Japoński Przesieka, też w tym roku u nas to jest ta nowa atrakcja. Także tutaj nikogo nie pomijamy, a tym bardziej, że no, chcemy pokazać nasz region, że jest mocny i jest co w nim zobaczyć. Oczywiście, no i
Nasz zespół nad tym pracuje. Tu jest największa praca wykonana przez naszą kierowniczkę Dorotę, Marek Tomka Chmielowca, który to składa w wersję elektroniczną. Wcześniej jeszcze Monika Hajny-Daszko, teraz pani Diana jest na jej miejscu. Ten zespół głównie, to macie państwo w stopce na ostatniej stronie, kto się tym jakby zajmuje. To są te nasze atrakcje, produkty. Oczywiście uzdrowisko jest naszą tutaj najważniejszą nogą. Co nowego będziemy robić w uzdrowisku? No oczywiście to, co mówiłem, na tym tą zdrojową będziemy non-stop przebudowywać, łączyć ją z Wyszyńskiego i na przykład teraz widzieliście państwo, jak ładnie został wyremontowany budynek zdrojowa 3. Naprawdę to się, no niestety nam się nie udało pozyskać dofinansowania na wspólnoty. Złożyliśmy wniosek na 22 budynki, no ale polegliśmy, tak mówiąc kolokwialnie, w tym naborze, ale ci, którzy zostali po tej weryfikacji, sprawdzili, że mają możliwość finansową zrobić te elewacje, to zrobili to. No i takich parę budynków jest na dole, tak tutaj, na dole też tutaj wspólnota przy 11 listopada, to jest 20, 30 albo 31, nie pamiętam już. Tak, naprzeciwko, też zaczynają już tam robić pewne rzeczy, także to się dzieje. No i też ta zdrojowa, parkingi, za zdrojową 3 już było spotkanie z mieszkańcami, tych lokatorami, tych komórek lokatorskich, które są za zdrojową 3 i 5. No tu już się domówiliśmy wszyscy, że to jest ostatni sezon i gmina już zabiera się do wykonania dokumentacji rozbiórkowej. No i tam będzie też deptak z zabezpieczeniem, nie wiem w jaki sposób, ale miejsc postojowych, no takich ogólnie dostępnych, bo tu się nie da jakby przyporządkować publicznej drogi do każdego lokalu bezpośrednio. W uzdrowisku mamy podpisaną umowę ze spółką uzdrowiskową na budowę, my to będziemy wykonywać jako gmina, pijalni wody mineralnej w Czerniawie. Myślę, że to się uda zrobić w tym roku, tylko no poczekamy, aż wszystkie inwestycje zamkniemy finansowo i spróbujemy to przedsięwzięcie zrobić. Też zakupujemy od spółki działki pod nowe założenia parkowe w Czerniawie, szczególnie w Czerniawie, bo tam mamy bardzo mało tych działek wzdłuż tego deptaka Jezerska sanatoryjna. To się będą nowe rzeczy działy. No na pewno też rozmawialiśmy z prezesami, żeby zamknąć ten deptak uzdrowiskowy, przedłużając go przez Zagoplaną, za Borowiną i przechodząc przez te działki, gdzie są te stawy czy osadniki borowinowe i z powrotem wracając mniej więcej na wysokość ulicy Wyszyńskiego, po obrzeżach działki spółki. Rozmowa wstępna była, także to też ważne jest, żeby ten deptak nie był taki ślepy, że idę w jedną stronę i do ślepego końca i zawracam w drugą stronę. No czego nam brakuje? No, brakuje nam tej wody mineralnej butelkowanej, czyli czerniawianki. No, jeszcze chwilę myślę, że jej nie będzie. Co ciekawe, też te obiekty uzdrowiskowe, te zabytkowe nasze, pływające na, też moim zdaniem są ciekawymi produktami turystycznymi, na przykład jak szarotka, która w ciągu 2 lat zostanie totalnie przebudowana i odbudowana i wyremontowana. To też będzie ciekawy obiekt. On jest ciekawym obiektem, ale już po remoncie będzie naprawdę rewelacyjnie wyglądał. To jest może tyle, nie będę z ruchu turystycznego, z atrakcji turystycznych. Jeżeli chodzi o teraz ilość gości, usługi uzdrowiskowe, jeszcze za chwilę wrócę, ale opłata uzdrowiskowa na przykład. Proszę państwa, no to wygląda w ten sposób, że oczywiście tutaj nie uwzględniam, bo podwyżki były opłaty uzdrowiskowej 2008 roku, ale mniej więcej to wygląda tak. W 2008 roku pozyskiwaliśmy z opłaty uzdrowiskowej mniej więcej 800 tysięcy złotych rocznie. W 2018 mamy taką symulację i z dużym prawdopodobieństwem ona się wykona, będzie to 2 miliony 200, czyli to jest wzrost o 82%. W międzyczasie oczywiście uzdrowiskowa na początku była poniżej 2 zł, teraz mamy 3,50 i to nie jest jakby miarodajne, jeżeli chodzi o ilość gości, zaraz powiem, na bazie wody pitnej, którą mierzymy. Mniej więcej przyrost jest taki, jeżeli chodzi z rok na rok, to wzrost mamy od 15
do, idąc w dół, nawet mamy spadek z 14 na 15 o 9%, a to tam należy moim zdaniem to uśrednić. Co jest ważne, do tych 2 200 000 zł, które teraz w tym roku pozyskamy, w następnym, czyli tam w 20, bo to będzie do 20 roku, dostaniemy kolejne 2 200 000 dofinansowania z Ministerstwa Finansów. Na dzisiaj ten przepis jest ważny i uzdrowiska mają drugie tyle z budżetu państwa, żeby rozwijać. Oczywiście mamy taki katalog wydatków, które musimy realizować. Nie możemy tego wydać na przykład na drogę. Musimy to wydać, chyba że droga jest deptakiem, na przykład, to tak. Ale nie możemy tego wydać na przykład na zakup samochodu czy innych takich rzeczy, które są niezwiązane bezpośrednio z funkcją uzdrowiskową. Dlatego uważam, że powinniśmy mocno inwestować w to uzdrowisko, mając jeszcze tą szansę, że te drugie 2 200 000 dostaniemy z Ministerstwa Finansów. No jesteśmy na te 45 uzdrowisk ustawowych, które są w Polsce, które mogą pobierać opłatę uzdrowiskową. Najwięcej pozyskuje Kołobrzeg, to jest 8 milionów złotych rocznie. I proszę zobaczyć, że Kołobrzeg ma 40 tysięcy miejsc noclegowych i pozyskuje 8 milionów. My mamy niecałe 8 tysięcy miejsc noclegowych i pozyskujemy 2 200 000. Drugi jest Ciechocinek. Ciechocinek pozyskuje według tych ostatnich danych 4,5 miliona złotych. I co ciekawe, Ciechocinek ma tylko 4 tysiące miejsc noclegowych, a pozyskuje 2 razy więcej uzdrowiskowej jak my, nie? Tam jednak obłożenie w Ciechocinku jest sanatoryjne, bo tam są głównie sanatoria, jest znacznie lepsze jak u nas, ponieważ oni są tam non-stop. Tam nie ma takich przestojów jakichś tam poświętnych, czy tam jakichś innych związanych z rokiem szkolnym i tak dalej. No i my jesteśmy w tej pierwszej piątce uzdrowisk, które najwięcej pozyskują. Dzisiaj nie wiem, czy Konstancin nie jest też przed nami, ale dzisiaj my jesteśmy w tej pierwszej piątce, która najwięcej pozyskuje z opłaty uzdrowiskowej. Jeżeli chodzi teraz na bazie do takiej bardziej wiarygodnej, czyli zużycia wody. W 2000, proszę Państwa, 2010 roku, bo ten za 9 niestety, to wtedy jeszcze było w ZGK, to jeszcze nie mieliśmy pełnych danych. W mieście wszyscy zużyli 220 tysięcy metrów sześciennych wody, a w 2017 roku było to 305 tysięcy metrów sześciennych. Jest to wzrost na przestrzeni tych 7 lat o 38%. I myślę, że to jest mniej więcej taka skala z jakimś tam marginesem błędu, że ilość gości w Świeradowie od 2010 roku do teraz zwiększyła się około 30 do 40%. I to by było wiarygodne, także te miejsca, które są, wcale nie mają gorzej, tylko te, które dochodzą nowe, jakby dobijają nam tą kwotę. Jeżeli chodzi o ścieki, oczywiście tutaj uwzględniamy też nowe przyłącza. Ścieków mamy wzrost na przestrzeni tego lat 10-17 o 45%. I my na bazie tych dwóch wskaźników mniej więcej obliczamy ilość turystów w mieście. No, mieszkańcy zużywają raczej Konstanc z jakimś tam odchyleniem. Raczej nie zaczęli więcej zużywać wody pitnej czy więcej generować ścieków, a turyści tak. Także to jest moim zdaniem miarodajne. Jeszcze innym wskaźnikiem jest spożycie alkoholu w mieście, które też jakby się zmienia, bo bardzo dokładnie mamy, zresztą to ustawa nakazuje, mamy dokładnie pobadane koncesje na alkohol. W mieście wypija się alkoholu za około 10 milionów złotych. Z tego połowa to jest piwo. 1/4 mniej więcej to są te alkohole do 18% i te mocniejsze to jest kolejna jakby 1/4 tego naszego rynku. Także no progres jest o kilka procent co roku nam przybywa tych turystów więcej, jeżeli chodzi o ilość gości. No budują się kolejne obiekty, które też będą generowały, bo to bardzo prosto przeliczyć. Kolejny obiekt, ilość tamtych miejsc. Przyjmuje się statystycznie, że w takim mieszkalnym budynku do mniej więcej od 100 do 200 litrów, zależy czy ma bazę zabiegową czy nie. Jeżeli ma jakąś bazę zabiegowo-basenową, to trzeba przyjąć 200 litrów na osobę. Jeżeli tej bazy zabiegowej nie ma, około 100 litrów na osobę dziennie. I takie parametry przyjmujemy do wyliczania obłożenia w mieście.
Też niektóre hotele w ten sposób sprawdzamy, choć nie do końca możemy w ten sposób sprawdzać, ale ja tam przeprowadzam rozmowy. Jeżeli ktoś ma nagłe w stosunku do opłaty uzdrowiskowej ogromne zużycie wody, to rozmawiamy, że może mieć dziurę gdzieś w rurze i o tym nie wie. Szkoda płacić za to. I niektórzy reflektują się i rzeczywiście parytet się zmienia uzdrowiskowej do wody. A niektórzy mamy też, złapaliśmy niektórych naszych hotelarzy na jakichś starych, dziwnych przyłączach, które odcinamy na bieżąco, sprawdzamy. Myślę, że w tym roku nie, ale od przyszłego roku powinniśmy montować już pierwsze studzienki wodomierzowe tylko i wyłącznie do rozliczania wody. Po to, żeby na konkretnej sieci odnodze, tak jak robi to energetyka, oni mają na tych trafostacjach zużycie prądu na danej sieci, na danej nitce czy tam rozgałęzieniu. Jeżeli ktoś nielegalnie pobiera prąd, to jest on w stanie tam z dokładnością do budynku dwóch wskazać, kto to robi. Podobnie chcemy na wodzie zrobić, bo tutaj no, na naszej starej, w dużej mierze starej sieci nie jesteśmy w stanie jakby złapać tego zużycia na budynkach w porównaniu do całej sieci. Musimy mieć takie międzystudzienki wodomierzowe tylko i wyłącznie do mierzenia poszczególnych dzielnic miasta, jak jest zużywane, sumowania później liczników, odjęcia tych strat, które niestety występują podczas awarii, ale i powinno nam mniej więcej z jakąś tam dokładnością, trudno powiedzieć ile, ale to działa, to już robimy to i to działa. Na razie to robimy, no prawo nam nie zezwala na to, żeby to robić oficjalnie, tylko no, rozmawiamy, sugerujemy, że te parytety są zakłócone. To chodzi, jeżeli chodzi o ilość gości, oczywiście też Państwo zauważyliście, że struktura gości się zmieniła. Jeszcze 10 lat temu dominującym gościem był gość z zachodniej granicy. Dzisiaj mamy dużo większy udział, dużo większy, jest to trudno do policzenia, ale to dużo większy udział gości z Polski. Nawet niektóre hotele się wyspecjalizowały do obsługi rodzin z dziećmi. To też fajnie, bo to są głównie polskie rodziny. Co ciekawe, w kilku obiektach świadowskich pojawili się goście z Czech. W takich lepszych hotelach, czego nie było wcześniej. Od 2-3 lat pojawiają się goście, którzy nocują u nas. Głównie to jest Praga i nocują w Świeradowie. Nie są to jakieś jeszcze ogromne ilości, ale... No i co ciekawe, Czerniawa. To głównie Czerniawa dominuje w obsłudze gościa czeskiego. Tam no wiemy, jest Kotonina, Malinowy Dwór i Recha Centrum i rzeczywiście w tych obiektach jest sporo gości za czeskiej granicy. No, udało nam się kiedyś w pewnym momencie pozyskać gości rosyjskich przed tym konfliktem rosyjsko-ukraińskim z Kaliningradu. Mieliśmy tutaj w Malachicie głównie na feriach zimowych tych rosyjskich. No teraz zaczynają też ci Rosjanie wracać już, może nie grupowo, ale indywidualnie, bo widać, ale głównie w okresie swoich świąt Bożego Narodzenia. U nas nie jest to jakaś ogromna ilość, ale pojawiają się rejestracje rosyjskie, to głównie po samochodach można zauważyć. No nie udaje nam się przejąć, nie tylko nam, klienta holenderskiego. W czasie ich, kto z Państwa jeździ po drogach dużo, to widzi, w czasie ferii holenderskich, tych tulipanowych tak zwanych i też tych letnich. Oni jadą naszą tutaj krajówką 30 do Ronda w Jeleniej Górze. Chociaż teraz dzięki temu, że droga jest wyremontowana na Szklarską Porębę, jest mnóstwo tędy jeździ w Świeradów, w Szklarskiej Porębie na Harachow i cała ta baza czeska jest w ogromnych ilościach zasilana gościem z Holandii. Jeszcze Polska, nie wiem dlaczego, ale jeszcze nie jesteśmy dla nich. Może Karkonosze, te po czeskiej stronie, są lepiej, na pewno są lepiej notowane przez nich, ale u nas to są ślady, w ogóle jakieś jednostki tylko Holendrów, a przejeżdżają tysiące samochodów w tym okresie ferii przez świat w jedną i w drugą stronę. Zresztą widać, jak oni jeżdżą takimi kolumnami na swoje ferie. No i my, Szklarska Poręba, mamy z tego naprawdę niewiele. Próbowaliśmy rozmawiać ze Szklarską, co zrobić, żeby jakoś ich spróbować zatrzymać, ale no, skończyło się na takich tylko wstępnych rozmowach. W naszym przypadku bardzo dobrze, że kolejne obiekty hotelowe, które się budują, mają bazę zabiegowo-uzdrowiskową. Tutaj my nie mamy wpływu na poziom tej bazy jako miasto. No jest lekarz uzdrowiskowy, dolnośląski lekarz uzdrowiskowy, który pilnuje z urzędu standardów i jakości tych zabiegów uzdrowiskowych na bazie tych kopalin leczniczych. No my tutaj, jeżeli ściągamy nowego inwestora, to każdego hotelarza, bo to
trzeba rozdzielić apartament, a hotel. Każdego hotelarza namawiamy na tą bazę i rzeczywiście te nowe hotele budują się z bazą. No teraz pozyskujemy kilku nowych inwestorów hotelowych. Kto wie, czy nam się nie uda ściągnąć do Świeradowa dużego inwestora, dwóch dużych inwestorów. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie na budowę hotelu na 200 pokoi, ale hotelu. Zobaczymy, czy to się uda. To hotel jest dużo lepszym przedsiębiorstwem jak apartamentowiec. To oczywiście wiemy. My mamy podatki z apartamentowców, a w hotelu tych miejsc pracy jest dziesiątki. Choć w apartamentach też generuje jakieś miejsca pracy. No, w tych apartamentowcach nie, znaczy mamy też, jeżeli tam, gdzie są usługi turystyki, a już się wybudowało parę obiektów na usługach turystyki, choć mówię o planie zagospodarowania przestrzennego, tam to jest klasyfikowane jako obiekt pod działalność gospodarczą i podatki są od działalności, choć niektórzy próbują ominąć ten przepis. Mieszkania powinny być sprzedawane z VAT-em 23% i mamy na terenie Świeradowa działa kilka firm, które pozyskują te apartamenty do swojego portfela i zarządzają nimi. To jest Sun Seasons, Sun and Snow, Royal Apartments i apartamenty izerskie. Oni mają już, łącznie mają chyba ponad 150 mieszkań, którymi zarządzają. Jeszcze jest Rent Planet, firma, która nowa tam weszła od niedawna do nas. I te firmy rzeczywiście płacą podatki od działalności gospodarczej. No tu próbujemy to weryfikować. A goście odprowadzają opłatę uzdrowiskową? Oni odprowadzają opłatę uzdrowiskową, wliczając im to w cenę. Jest to nie do końca zasadne. Dla nas ważne, żeby ta opłata uzdrowiskowa wpłynęła. Pobierają kwitariusze, rozliczają się. No, tam, gdzie jest właściciel i ta firma pośrednicząca, tam no, to muszą mieć między sobą jakby jasną sytuację. No my powinniśmy wprowadzać pewne programy lojalnościowe dla turystów. Szklarska Poręba swego czasu zrobiła taką loterię. Każdy, kto ten, u nich jest opłata turystyczna, ta klimatyczna, przepraszam. Każdy, kto ma taki odcinek z tego kwitariusza, wrzuci do takiej skarbonki i później jest losowany rower albo jakieś inne atrakcje. Ale to się skończyło fiaskiem. Mało gości było zainteresowanych taką loterią. Zresztą nie po to przyjeżdżają, żeby brać udział w loterii. No, trzeba będzie prowadzić. No my też po pewnym czasie, choć tego nie powinienem powiedzieć, ale powiem, bo to myślę, że urząd powinien być transparentny, jawny. My do tych niezbędników turysty wprowadzimy też akcję poprawy ściągalności poprzez edukację odbiorcy. No i zobaczymy, którzy hotelarze nie będą wtedy chcieli brać tych niezbędników turysty. Bo tutaj też będzie, w kolejnych wydaniach będą już zaaplikowane akcje edukacyjne dla odbiorcy tego niezbędnika. Czyli tam gdzieś otworzy sobie na jakiejś stronie i tu będzie opisane, podałem kwoty, ile pozyskujemy i co z tych kwot zrobiliśmy, żeby poprawić tą funkcję uzdrowiskową. I myślę, że część z gości zapyta swojego gospodarza, a czy ja zapłaciłem opłatę uzdrowiskową, bo wielu mówi, że on ma to jakby wliczone, szczególnie ci kontraktowi hotelarze, którzy mają te kontrakty z biurami podróży, mówią, że to wliczają w ceny, rzeczywiście się rozliczają z nami, ale ci mali są też bardzo ważni, bo ten rynek małych kwater zaczyna w Świeradowie powoli, ale dynamicznie się rozwijać. Widzicie Państwo, coraz więcej domów próbuje się adaptować na pokoje gościnne i bardzo dobrze, bo wtedy te dochody gminy też wzrastają. Pytania może, bo ja tak będę mówił. To... Proszę bardzo, pan Kotlarek. Cały czas o procentach, ale nie padła ta kwota, ile tych turystów faktycznie do Świeradowa przyjeżdża. Znaczy, no, to znaczy, 30, to są, 40, 100, 200. Znaczy, bo jeżeli spojrzymy na statystyki GUS-owskie, to tam jakieś jest chyba 70 czy 80 tysięcy. One są bardzo mocno zaniżone i nie wiem, jak liczone. To są moje analizy, które ja wykonuję na bazie to, co Państwu podałem, opłaty uzdrowiskowej wody. Moim zdaniem jest to między 350 a 400 tysięcy gości rocznie nas odwiedza. Trudno tutaj. Dlatego jest taka różnica, trudno tutaj tych gości jednodniowych policzyć, bo tutaj, gdzie mamy meldunki, wody i tak dalej, no to jest jakby policzalne, bo on śpi w Świeradowie. Jak prześpi dobę, to już jest dla nas policzalne, ale jest dużo gości, którzy nie odprowadzają opłaty uzdrowiskowej, bo są to goście jednodniowi, a coraz więcej na weekend, na przykład taki zwykły sobota, niedziela, przyjeżdża do nas gości z tej najbliższej okolicy, takiej do 100 kilometrów. Pochodzić po górach, zejść, zjeść jakiś obiad, ciastko
i wrócić do domu. Oni są trudno policzalni. Próbujemy opracować, ja próbuję opracować jakiś algorytm do naszych gestorów gastronomicznych, ale to trudno to policzyć, no bo nikt nie zdradzi swojej tajemnicy, ilu miał gości w restauracji. Można by wnioskować po paragonach dziennych. No nie będziemy paragonów kupować na początku miesiąca i na końcu miesiąca, patrząc ile numerów miał. Dzienne. Znaczy nie mamy prawa wnikać. Znaczy, tak. Spróbujemy. Ale można zapytać, tak? Znaczy, próbujemy. Nie sprawi problemu gestorowi takiemu w gastronomii, a może dziennie sprawdzić, ile miał tych paragonów, czyli takich, powiedzmy, klientów. No tutaj się obawiają niektórzy udzielać takiej informacji, że nie wiadomo do czego to użyjemy. Dzisiaj mówimy, że statystyka, a jutro windykacja, nie? Także to się, tak jaki się najczęściej. Jest, jaki jest co windykować? Tak się najczęściej dzieje, że dzisiaj statystyka, a jutro windykacja. No, na wodzie się tego nie da wyliczyć, bo są duże, mniejsze restauracje, większe. Niektóre dają pewne rzeczy gotowe, jakieś półprodukty. Niektórzy bazują przede wszystkim na swoich rzeczach. Każda kuchnia wymaga innej ilości wody, tak powiem. No i to będzie, no tutaj to byśmy po restauracjach, myślę, żeby to był jakiś wielki. Dlatego tu alkohol podałem celowo, no bo ilość wypitego alkoholu jest tam jakoś miarodajna, bo Polacy ani drastycznie nie zwiększają spożycie alkoholu, ani nie zmniejszają. W naszym przypadku jest to jakiś przyrost po kilka procent rocznie spożycia alkoholu, który się głównie spożywa oczywiście w hotelach, ale też w restauracjach, no bo najczęściej do tego jedzenia statystycznie się spożywa różne trunki. Tak to wygląda. Także tutaj moim zdaniem jest to do 400 tysięcy gości. Jeżeli Świeradów utrzyma to tempo rozwoju, które utrzymuje, czyli rozbudujemy się do 15 tysięcy miejsc noclegowych, co moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne w najbliższych 7-8 latach, to dojdziemy do 600, może nawet 700 tysięcy gości rocznie. Łącznie z tymi, no na przykład taka wieża, ona będzie głównie generowała ruch gościa jednodniowego. Zresztą kto byliśmy na Dolnej Morawie, widzieliśmy hoteli tam niewiele, jeden czy dwa hotele i większość to są gości jednodniowi. I ten gość jednodniowy na przykład dzięki wieży będzie bardzo mocno zasilał nasze usługi. Bo kto przyjedzie sobie z Bolesławca na wieżę i będzie chciał w Świeradowie zjeść tego przysłowiowego loda, czy obiad, czy ciastko, czy kawę, to gdzieś tu okoliczne restauracje będzie zasilał. I myślę, że taka wieża będzie minimum 200 tysięcy generowała rocznie użytkowników, z czego ogromna większość to będą jednodniowi goście. To jest trudno policzane, także to nie chcę symulować, bo wymyślałbym. No, te dane, które gdzieś tam udało nam się formalnie, nieformalnie zdobyć od tych, którzy mają takie wieże w Niemczech, w Czechach, to jest od 200 do 350 tysięcy gości rocznie na takiej wieży. To zależy od lokalizacji, ile ona istnieje i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że warto pojechać jeszcze przed końcem kadencji do Krynicy Górskiej. Tam się otworzyły ścieżki w koronach drzew. Chyba 3 tygodnie funkcjonują, czy 4. Myślę, że na progu naszej inwestycji powinniśmy tam pojechać, zobaczyć, jak taka inwestycja startuje, jaki to jest efekt, choć tamte są trochę w innym klimacie, ale to też ten sam projekt. Warto zobaczyć, jak to startuje z miejsca i w okresie wakacyjnym, jaki generuje ruch. My to obserwujemy, tam się na pewno na kilka wywiadów wybierzemy terenowych, ale myślę, że samorząd, Rada Miasta powinna zobaczyć, bo będziemy za chwilę podejmować decyzję, jeszcze w tej kadencji decyzję, jak tą inwestycję poukładać i dobrze było, żeby wszyscy byli pewni swojego stanowiska czy zdania. No, chodzi o ten kontrowersyjny, już kończąc moją wypowiedź, o ten kontrowersyjny temat apartamentowców w Świeradowie. Proszę Państwa, my w którymś tam planie w dziewiątym albo w 12 roku, już teraz sobie nie przypomnę, wpisaliśmy tak na próbę na niektórych gruntach taki symbol MW. To jest mieszkaniówka wielorodzinna. I na przykład te bloki tutaj nad stadionem są na mieszkaniówce wielorodzinnej. I one z zasady prawnej są opodatkowane jako mieszkalne, aczkolwiek dużo z tych mieszkań jest zarządzane jako działalność gospodarcza, są zdeklarowane jako działalność gospodarcza. Nie wszyscy próbujemy pacyfikować tą bazę. I jeszcze daliśmy kilka miejsc w Świeradowie i co się okazało, jakby z moich analiz, że w porywach do 30%
w tych budynkach są mieszkańcy, 70% to są mieszkania wynajmowane jak turystyczne. I dobrze zrobiliśmy, że już wtedy większość naszych działek przy kolei gondolowej, te wszystkie apartamenty, przy Świeradowcu, one są wszystkie na tak zwanym UT, usługi turystyki, czyli można budować oczywiście apartamenty, ale z przeznaczeniem na usługi turystyki. No to budzi, teraz tym bardziej, to budzi mnóstwo emocji właścicieli tych działek, bo oni chcieliby mieć MW, no ale my tutaj jesteśmy mocno zabezpieczeni. No, mam nadzieję, że prawo się nie zmieni na poziomie parlamentu, żeby coś nie nawymyślać, żebyśmy nie mogli tych pieniędzy ściągać. No dla nas, jeżeli to, co mamy na UT w planach przestrzennych przeznaczone i to się zrealizuje, no to w budżecie gminy ładnych, grubych kilka milionów przybędzie z tej opłaty od działalności, podatku od działalności gospodarczej. Także to, dopóki się nie zmieni prawo, jeżeli chodzi o te krótkotrwałe wynajmy, no to powinniśmy to trzymać. Dlatego mamy dużo MN albo UT, czyli MN możesz wybudować dom jednorodzinny, albo UT możesz budować coś dużego, ale już na usługi turystyki. Jeszcze jest w kilku miejscach jest MW, ale to w skali jakby całego planu przestrzennego miasta to są jakieś po prostu promile, jeśli chodzi o tą ilość zabudowy. Także to też, tym się różnimy od Karpacza czy od Szklarskiej Poręby, że im się nie udało w porę zadziałać, nam się udało zadziałać, patrząc też na ich doświadczenia i te dochody, na przykład metr kwadratowy, znaczy apartament, dochody miasta z apartamentu w Świeradowie pod działalność gospodarczą są takie same jak w Karpaczu z 21 apartamentów, które są zdeklarowane jako mieszkaniówka. My mamy prawie 21,95 za metr kwadratowy tego apartamentu pod działalność plus opłata uzdrowiskowa. W Karpaczu, no oni sami mówią, że mają z tym problem, to jest 70 chyba 2 grosze teraz maksymalna stawka jest na mieszkaniówkę, tak? 72 grosze za metr kwadratowy. To proszę zobaczyć, apartament dla równego liczenia. Ze 100 metrów mamy 72 zł z mieszkaniówki, a 2200 mamy z usługówki. To jest mniej więcej taka różnica. No i my to pilnujemy tego i to czujemy na budżecie, że te dochody są naprawdę dużo, dużo większe. Aczkolwiek nie mamy takiego frontu robót jak w Karpaczu czy w Szklarskiej Porębie. U nas są dużo trudniejsze inwestycje ze względu na właśnie plan zagospodarowania przestrzennego, który mocno ogranicza wielkość, szerokość, ilość kondygnacji. Tutaj do tego planu mamy mnóstwo wniosków, które ja będę Państwa namawiał, żeby je odrzucić, które chcą w niektórych miejscach no, pozwiększać maksymalnie te parametry zabudowy, co uważam, że jest niepotrzebne. No, jak ktoś zarobi na działce 5 milionów, myślę, że wystarczy, nie musi zarobić 7, tak? A miasto będzie lepiej jakby wyglądało. No, w Karpaczu to się nie udało tego połapać. Szklarska Poręba już też zaczyna to robić. Też już uchwalają plan miejscowy w poszczególnych częściach miasta, żeby ratować się przed takimi agresywną zabudową mieszkaniową. A dla nas są potrzebne apartamentowce, ja tego będę bronił, ponieważ gość z całym szacunkiem do wszystkich hotelarzy, ale ja ich rozumiem, hotelarz zamyka gościa, tak mówiąc oczywiście kolokwialnie, w hotelu. Od śniadania do tej ostatniej kolacji, nawet do drink baru, niektórzy mają nightcluby i tak dalej. Chcę, żeby gość wydał w hotelu jak najwięcej pieniędzy. I to jest normalne, bo po to się do tego prowadzi działalność. W apartamentowcach, pomimo tego, że mają swoje kuchnie, to i tak, patrząc po Karpaczu, Zakopanym czy Szklarskiej, większość ludzi wychodzi do restauracji, do kawiarni, bo po prostu im się nie chce gotować, albo nie po to przyjechali na wczasy, żeby gotować. I myślę, że te apartamentowce nam są potrzebne, żeby zasilić ten small business świeradowski, no i żeby to miasto zaczęło po tej godzinie 17-18 żyć. Na Zdrojowej niestety mamy dopiero, to są takie oczka, że siedzą na tych ogródkach piwnych i siedzą dłużej jak 17. To aż dziwnie to wygląda na tym środkowej, ale jak to dziwnie wygląda dzisiaj, nie? Bo jak zobaczymy w Karpaczu, tam ogródek w ogródek siedzą do 20 i dłużej. U nas po tej 18 jeden ogródek tak naprawdę, ten na środku funkcjonuje, ale jest jakaś jaskółka jest. Także zaczyna to w jakiś sposób działać. Także jeżeli chodzi o jakieś pytania, to proszę bardzo. Czegoś nie powiedziałem, to proszę o pytania. Jeżeli trzeba uzupełnić, to proszę. Proszę pani radna Fierkowicz. Ja pytań nie mam, tylko już od wielu lat o coś taki pomysł podrzucam, jakoś nie może u nas znaleźć, zakotwiczyć się, że w czasie wakacji to ten turysta, żeby tutaj pozostał na więcej dni,
to trzeba mu coś zaoferować innego niż tylko powiedzmy te obiekty, które mamy. I tutaj śledzę różne gminy, różne miasta, różne uzdrowiska i podpatruję, co oni robią, żeby tego klienta tu przyciągnąć. A chodzi mi o takie wycieczki z przewodnikiem. Na przykład zaprzyjaźniona miejscowość wymyśliła kartę wakacyjną. I kto, który hotel, który pensjonat wszedł w tą kartę wakacyjną, jego klient może uczestniczyć w tych bezpłatnych wycieczkach. One są 6, 5, 8 godzinne. I to jest też jakiś sposób. A do tego jeszcze konkursy organizuję, bo to ja właśnie obserwuję. Całe wakacje są konkursy, a później będzie podsumowanie z atrakcyjnymi nagrodami, właśnie pobyty w tych hotelach w nagrodę. Więc to jest też jakiś tam sposób na to, żeby spędzić w tej miejscowości, tak wyjść poza ten hotel, tak, połazić, zwiedzić, zobaczyć i dowiedzieć się, bo tak naprawdę każdy przewodnik wnosi coś nowego. Tak, ja idę z grupami i mówią, siódmy raz tu jestem w Świeradowie, ale tego nie widziałem. Więc takie wycieczki z przewodnikiem już kilka lat proponuję, żeby one się odbywały. I co z tego, że będą powiedzmy co jakieś 2-3 tygodnie w te same miejsca, ale ludzie będą się zmieniali. I którzy by odkrywali te miejsca, bo niezbędnik to jest jedno, ale właśnie do mnie też tam na przedmieście przychodzą z tym niezbędnikiem i szukają wodospadu. Tak, zawsze wodospadu kwisty. Właśnie. Tam w górę idąc, zawsze szukają wodospadu w kwisty. A gdybym szła z nimi, to jeszcze poszlibyśmy szlakiem czarnym na Święto Janki, zeszlibyśmy na stację i tutaj przyszli do miasta. Czyli taki pomysł, i to nie mówię, że to do gminy, bo i w Szklarskiej, i w Karpaczu jakby tych przewodników opłacają hotele. Właśnie to, którzy wchodzą w ten pomysł tej karty wakacyjnej. Tak, nie będę tu robiła reklamy, ale na przykład... No, lepsi to, no trzeba mówić. Właśnie jest tych kilka hoteli, którzy składają się jakby, płacą temu przewodnikowi, tak? I on z nimi chodzi co dzień. Tu widzę, że na przykład od poniedziałku do piątku jest wycieczka. Codziennie. I za tydzień znowu od poniedziałku do piątku. Bez sobot i niedziel, bo wtedy grupy sobie organizują. A tutaj czegoś takiego no po prostu brakuje mi. Brakuje mi, żeby właśnie podchwycić ten pomysł, że tylko nie klient jest u mnie w hotelu, ale że całe miasto to też jest jeden wielki hotel. I że on zostając tutaj powinien poznać to, wyjechać stąd i powiedzieć, wow, ale ten Świeradów jest fajny, ja chcę tu wrócić. No jest dużo takich wycieczek fakultatywnych, no jednak my jesteśmy tutaj potęgą, jeżeli chodzi o te wycieczki zmotoryzowane poza Świeradów. Mhm. Czyli nawet najbliżej Zamek Czocha, wspomniana Huta Julia, nawet no niestety na Śnieżkę z hoteli wjeżdżają od strony Peca, a nie od strony Karpacza. No bo chociaż teraz ten wyciąg po remoncie, tam jest jedna gondolka czy dwie gondolki, to może będzie lepiej, ale i tak na Śnieżkę nie wjeżdża, a od strony Peca no... No i dlatego tutaj jest dużo, my tych wycieczek mamy dużo, oczywiście po mieście ich jest chyba niewiele. Nie ma. Tak, ale tych takich wyjazdowych jest bardzo dużo. To już hotele rzeczywiście nawet ściągają zespoły ludowe w jedną czy w drugą stronę, jeżdżą gdzieś tam na jakieś biesiady piwne, z tego co wiem, i w różne miejsca, ale no tutaj po turystycznie no jesteśmy słabsi od Szklarskiej, tak na miejscu mówiąc, żeby się przejść po górach, tak jak kiedyś Kałowiec szedł z wycieczką po przedmieściu, wracał sobie dołem. Ale to właśnie uzdrowisko, ale ja mówię tutaj o kilku, żeby właściwie tak to w gestii tych właścicieli, takie mam wrażenie, powinno leżeć, żeby ten turysta jeszcze wiedział, że nasz hotel ma taką kartę wakacyjną i on jeszcze ma dodatkowy, będzie mógł uczestniczyć w tych wycieczkach bezpłatnych. Bezpłatnych, one są płatne, ale dla niego to przyjechałem, wow, zapłaciłem tu klimatyczne, ale ja jeszcze mam wycieczkę tutaj, mogę z rodziną pójść. I to jest taka marchewka przysłowiowa, którą czasami nie doceniamy. Tak. Także dziękuję. No pomysł dobry. Proszę pani Czaplińska. Ja chciałam właśnie dopowiedzieć tutaj do wypowiedzi koleżanki, że moim zdaniem, nie tylko chyba moim zdaniem, jesteśmy po kontroli referatu promocji gminy i uważam, że to jest zadanie referatu promocji gminy, który powinien tam, to należałoby to rozreklamować, rozplakatować, coś takiego. A stwierdziliśmy, że właśnie mało jest takich informacji. Zresztą będzie protokół po tej referacie. Uważam, że referat promocji gminy powinien się tym zająć.
tylko jeżeli referat się tym zajmie, to znaczy, że gmina musiałaby przewodnikowi zapłacić. A tu nie chodzi o to, żeby gmina płaciła przewodnikowi, tylko powiedzmy te hotele, które weszłyby w program wakacyjnej karty rodziny, że wakacyjnej karty turystycznej, to ci hotelarze płacą temu przewodnikowi, a gmina tylko reklamuje akcję informacyjną, tak jak tutaj właśnie czytam na stronie i to jest. Natomiast żeby to nie scedować na gminę, bo to znaczy, że gmina musi zapłacić. I to reklama powinna być. A nie, no reklama tak, tylko najpierw musi program powstać. Ja z tego co się orientuję, wszystkie biura turystyczne u nas robią objazdówki co tydzień. No częściej z latarkami, to także oprowadzić by było ciężko po mieście i oni jeżdżą od 14 do 17, jeżdżąc od Powiednej do Rozdroża, całość miasta pokazują i jest przewodnik, który prowadzi, opowiada i się kończy to zazwyczaj kawą w jakiejś restauracji. I jest co tydzień, jest takie organizowane w biurach turystycznych. A dużo polsku? Przeważnie autobus jedzie pełny. A czy to jest w języku polskim czy niemieckim? Niemieckim przeważnie, bo przeważnie biura turystyczne niemieckim się lubują, a jak ci państwo nie mogą chodzić po górach, nie? Proszę bardzo, pan Leszyński. Ja mam takie pytanie. No był chyba rok temu temat tablic poruszany, tych naszych tablic takich z mapami na terenie miasta i mam pytanie, czy tam one zostały odnowione, a jak nie, to czy możemy wrócić do tematu i je odnowić? Te, które już istnieją, takie zamawiamy teraz, gdzieś tam na Tebie. Zamówione, te takie duże właśnie przy Czerniawie, przy przejściu chyba jedna i tutaj na Wyszyńskiego druga. Tego, tylko ja nie będę mówił z pamięci, bo ale wiem, że kierowniczka referatu promocji tam zamawia te mapy, te duże. No i teraz jeszcze temat dystrybucji tych niezbędników. No tutaj one są dystrybuowane tam, gdzie jest otwarte, prawda? Często brakuje ich dystrybucji gdzieś w sobotę, w niedzielę, gdzie ludzie przyjeżdżają i, no i niekoniecznie są w hotelu dla tego gościa jednodniowego. I pytanie, czy my mamy jakiś pomysł. No my będziemy takie coś testować na tej ścieżce, która ma być do Czeszki prowadzona. Ona będzie budowana w następnym roku. Taki, nie wiem, jakiś ręczny dystrybutor folderów, coś takiego, żeby to było odporne na jakiś akty wandalizmu, a jednocześnie można było stamtąd pobrać ten folder i żeby nikt nie musiał tego obsługiwać. Czy tutaj myśleliśmy nad czymś takim? Bo to często nie trafia do tych jednodniowych turystów, nie? I pytają. Znaczy, wszystkie restauracje mają ten niezbędnik turysty. No, trzeba do restauracji trafić i go wziąć, nie? No to działa, bo restauratorzy naprawdę dbają o to, żeby mieć u siebie taki niezbędnik turysty i to naprawdę funkcjonuje. No, tu się obawiam o taki zewnętrzny dystrybutor. Patrząc nawet na te torebki na psie odchody, one służą do wszystkich innych celów, tego nie do tego. No, dzieci się nawet pod okiem rodziców wyciągają 10 torebeczek i sobie puf, strzelają z nich, robią takie kapiszony. Dlatego tutaj myślę, że to będzie niszczone, jeżeli będzie tak dostępne ogólnie. Restauracje moim zdaniem robią dobrą pracę i to się głównie dla tego gościa jednodniowego tam dystrybuuje. No hotelarze dają to albo na łóżko, bo do hotelu, czy tam gdzieś na stoliczek do pokoju, albo na recepcji. No bo 100 tysięcy nam to się rozchodzi po mieście, bo to biorą goście miejscowi. My tego nigdzie nie dystrybuujemy poza Świeradowem. To jest tylko i wyłącznie Świeradowie jako biura turystyczne dla swoich gości też rozdają. No, to jest też kwestia pewnej odpowiedzialności właściciela, czy to biura, czy hotelu, czy restauracji. No, jak nie czuję potrzeby, żeby coś takiego mieć, to na siłę mu tego nie wciśniemy. Ja mam jeszcze jeden temat, taki prośbę, bo był swego czasu podejmowany temat i nawet dyskusja z nami tutaj, z Lasami Państwowymi, na temat źródła Adama. Bo jest to źródło, jakie jest, wygląda jak wygląda, a myślę, że jest to ciekawe miejsce, tu jest i temat wody i różne tematy. Jest to co prawda w lesie, ale chyba ze 2 lata temu gminy, bo to jest na terenie gminy Mirsk niestety, ale tak naprawdę turyści przychodzą ze Świeradowa, a nie z Mirska, więc dwie gminy muszą się dogadać i tutaj też państwa radnych, nie wiem czy to w tej kadencji się
odbędzie, ale może w następnym roku udałoby się wspólnymi siłami. Tam koszt jest określony, tam chyba 40 tysięcy, żeby zbudować naprawdę ładną wiatę, zrobić ujęcie takie, jak powinno być, a nie żeby to plastikowymi rurkami leciało. A to jest fajne miejsce, gdzie jeszcze turyści mogą dotrzeć. Także tu taka prośba, żeby może odgrzebać ten temat i z gminą Mirsk spróbować dojść do jakiegoś porozumienia, żebyśmy mogli to wspólnie sfinansować, jeśli by się udało. No, my myślę, że dużo inwestujemy na terenie gminy Mirsk. No teraz te single tracki, które będziemy budować, to budujemy w Mirsku. No, jeżeli samorząd Mirska się dołoży, to super. No, jeżeli nie, no myślę, że powinniśmy to brać na siebie, nie patrzeć na to, czy się dołoży, czy nie, no bo turysta tego nie wie, czy to jest jedna, czy druga gmina. No dużo kosztują takie inwestycje, choć wiata tam nie jest jakimś wielkim. Ja myślę, że do tego trzeba też dorobić historię, bo wiata jak wiata, a też do tego musi być historia, skąd się wzięło, dlaczego się wzięło. Na przykład przy pomniku Pincza mamy problem, jeżeli piszemy to, chociaż teraz już długo się nic nie wydarzyło, pisaliśmy to w wersji niemieckiej i polskiej, opis tego pomnika, to cały czas były te tabliczki informacyjne były permanentnie niszczone. No, z pomnikiem Pincza my tam w następnym roku, tak jak mówiłem, będzie tam przebiegała ta ścieżka i tam spróbujemy już uregulować tą sprawę na stałe, żeby tam ten pomnik był i zabezpieczony, i odwodniony i tak dalej, bo tam będą prace przy nim prowadzone. No, więc warto by było zrobić taki plan punktów widokowych według kolejności odtwarzania, bo to są drogie rzeczy, na przykład te Świętojanki czy każdy inny punkt, one kiedyś funkcjonowały i tylko czy lasy państwowe wytną na przykład drzewa pod tymi punktami? To znaczy ja proponuję zrobić listę punktów widokowych, które były i są i zawsze będą, bo te, które gdzieś tam są jakieś małe i one zarastają, no to nie ma mowy, żebyśmy coś takiego robili, ale będziemy teraz budować wieżę na Czerniackiej Kopie. Tam punkt był widokowy, była wieża i od zawsze była, bo tam nigdy nic nie wyrosło i tam zawsze będzie punkt widokowy, więc ustalmy sobie taką listę, ponegocjujmy, które możemy zostawić, które nie, i które zawsze będą odsłonięte, bo są tylko skały i wtedy jak najbardziej możemy do takich rozmów wsiąść i to ustalić, nie? Wystarczyłoby tak nawet 10 punktów i nie więcej, bo nawet, żeby były już na stałe jako punkty widokowe. Czy już wszyscy państwo, to ja na koniec mam jeszcze, a proszę bardzo, pan Wojsa. Uważam, że warto by było wrócić do pomysłu tutaj Bartka Kijewskiego, radnego Kijewskiego, tych tablic takich przy budynkach, tych zabytkowych, szczególnie przed 45 rokiem, tak, zrobić coś, opracować jakąś jedną formułę dla wszystkich. Ja myślę, że chętnie tutaj właściciele hoteli takie opisy właśnie ze zdjęciami starymi przedwojennymi, z jakąś krótką historią, prawda, jeżeli tam, a mamy tutaj paru prawda, takich znawców tematu, którzy mają dostęp do źródeł, wręcz z historią taką poniemiecką i tutaj współczesną. I myślę, że to była taka ciekawa ścieżka edukacyjna, aby tak przy tam każdym starym domu, no przynajmniej każdy, kto chciałby coś takiego postawić, mogłaby sobie przystanąć i poczytać o tym budynku, jak on się nazywał przed wojną, prawda, co tam było, prawda, jaka działalność, prawda, na co było po wojnie, jakie zmiany w nazewnictwie. Nie? Myślę, że nawet dla mieszkańców Świerdowa to było coś ciekawego. Tylko, że bo kiedyś miasto to robiło w latach 90. Nawet niektóre stoją nieaktualne do dzisiaj takie tablice, tak? Co jest nieładne i niepotrzebne, ale dobrze by było, żeby te tablice, bo to jest super pomysł, żeby stały na posesjach właścicieli. No ja o to żeby oni dbali o nie, bo to jak stoi to na ulicy, albo jest może budynek i stoi to na ulicy, to jest non-stop w różny sposób niszczone. Jak nie przez samochód, to przez pług, jak nie przez pług, to ktoś kopnie, ktoś tam zamaluje, coś narysuje. A gdyby one były wkomponowane w jakiś sposób w posesję, za zgodą. Tak, oczywiście. Tak, ja właśnie o tym myślę, nie na siłę, że tam komuś tam na hotelu, prawda, tak. Opisy jakieś robi, że on tego nie chce, no to trudno, no po prostu nie tak, będziemy tak. Tego narzucać, ale myślę, że no, każdy tutaj mieszka w tym mieście, no po prostu jest, ceni jego historię sobie po prostu i coś takiego by było ciekawe. Ja bym na przykład chętnie widział coś takiego na swojej posesji i uważam, żebym je odmalował, znaczy wiadomo, jakąś formę trwałą by trzeba było dać, stylizację jakąś taką przedwojenną, prawda, no, żeby troszeczkę nawiązać do tych starych budynków, znaczy, jakieś art deco albo secesję. Warto było też nam pokazać zdjęcia. No tak, tak, jak najbardziej zdjęcia. Czy to musi być odporne na pogodę? No tak, tak, to musi jakiś. Czy to musi być druk taki już jakiś laserowy, odporny na pogodę? Moim zdaniem warto, bo to wtedy pokazuje, jak to było teraz, widzimy, a jak przed i jakiś opis. Ja jeszcze mam, panie burmistrzu, pytanie o na jakim etapie zatrzymał nam się pomysł produkcji opłatka. Już mówię.
i taką wielką prośbę i od mieszkańców, i od hotelarzy o naciskanie inwestora kawiarenki przy ulicy Zdrojowej, żeby się, bo nie wygląda to tak, jakby miało to funkcjonować już w wakacje. To w obiecywany lipiec otwarcia to na pewno się nie ziści, ale już nie tyle chodzi o samą kawiarnię, co niestety o te toalety, które miały funkcjonować w parku. No, firma wykonawcza wróciła na budowę od 2 czy 3 dni, to mocno działają, czyli już szykują się do odbioru, muszą to wejście wykonać z drugiej strony dla niepełnosprawnych. I to ma być w ciągu tygodnia następnego zrobione. Jest, dzisiaj byłem tam, także pracują. Te toalety będą no, z dużym opóźnieniem, to jest prawda, ale inwestor deklaruje, że już wszystko ma i skończy lada dzień tą inwestycję. Jeżeli chodzi o opłatki uzdrowiskowe, no mamy to wszystko wycenione, no nie udało nam się to wdrożyć przez jakąś restaurację, aczkolwiek byli sponsorzy już, którzy chcieli zapłacić za formy. Tam był dom zdrojowy, kolej gondolowa, jakiś tam pałac, naprawdę to fajnie wyglądało. No, rozmawiałem z kilkoma właścicielami restauracji, ale no, kubaturowo to się nie zmieści, bo to jest, jednak trzeba mieć pomieszczenie co najmniej z 20 metrów kwadratowych na tą samą maszynę, żeby to obsługiwać, a dzisiaj nikt jakby nie widzi na tym biznesu. Ja myślę, że spróbujemy zrobić tak, jeżeli Państwo się zgodzicie na utworzenie tej instytucji kultury przy dworcu kolejowym, a za chwilę Czarci Młyn będzie kończył, że tak powiem, swój ten żywot. Kto wie, czy... Unijny, rozumiem. Unijny, tak, żywot unijny. Żywot, przepraszam, nie dokończyłem, żywot unijny, czyli trwałość, tak zwaną trwałość projektu, to powinniśmy spróbować jako miasto zakupić ten sprzęt. To jest wydatek, zależy jak bardzo będziemy chcieli, żeby to było zautomatyzowane. To jest między, można powiedzieć, 20 a 80 tysięcy złotych. Mniej więcej to jest taka kwota. No i próbowaliśmy kogoś wdrożyć na bazie jakiejś dzierżawy tego sprzętu. To są zwykłe takie gofrownice, tylko z odpowiednimi formami, tam receptura na ciasto i tak dalej. I żeby to zainicjować, a później to już by sobie szło samo, bo no dzisiaj jest trudno namówić kogoś, żeby to wziął do siebie. Aczkolwiek firma czeska nam to wyceniła, wszystko mamy, jak to działa. Naprawdę były, tym bardziej te opłatki były świadome. Nawet ktoś tutaj ma w swoich zbiorach fotograficznych panią z domu zdrojowego, która na piecu węglowym, oczywiście przedwojenne zdjęcie, taką dwustronną formę na piecu tego opłatka wygrzewa, wypieka. Także to jest to ciekawe, tak, mamy sponsorów na formę. Jedna forma to jest 2,5 do 5 tysięcy złotych, zależy jaka jest skomplikowana, mosiężna forma. No a te podstawowe rzeczy to kosztują tyle, ile kosztują. I są sponsorzy, moglibyśmy to zrobić naprawdę za niewielkie pieniądze. Jeszcze kolej gondolowa to wyszło, spółka uzdrowiskowa w to wyszła i któryś z hotelarzy, nie pamiętam teraz który, bo to już trochę dawno było temu. No to się pojawi na pewno. Tylko no niestety znowu przez gminę będzie musiało być robione, bo nam się nie udało to na prywatnych rękach rozpocząć. Także gmina zakupi ten sprzęt, powinna go kupić, wdrożyć to, a później sobie już żyje. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze do punktu 7 ma pytania? Chciałby się wypowiedzieć? Jeśli nie, zamykam punkt 7 i jesteśmy już po 1,5 godziny sesji. Ogłaszam przerwę 10-minutową. Szanowni Państwo, wznawiam obrady po przerwie. Proszę już o zajęcie miejsc, o przeliczenie radnych. W dalszej części sesji po przerwie uczestniczy 12 radnych. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 8 to omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem osiedla Czerniawa Zdrój. Bardzo proszę, ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Może jako pierwszy, proszę bardzo, pan burmistrz. Pozwolicie Państwo, że wprowadzę do tych dobrych i mniej dobrych rzeczy, bo na pewno nie jest idealnie, ale powiem, co się nam udało, czego nam się nie udało zrobić. A co dotyczy Czerniawy, no, taka sesja odbywa się przynajmniej raz w roku. To, co na bieżąco próbujemy zrobić, to chcemy przejąć do utrzymania przez gminę letniego i zimowego ulicy Długiej. Wcześniej my to próbowaliśmy zrobić, tutaj starosta
miał to zrobić na takim poziomie, jeszcze wyremontować tą drogę przez te drzewa, niestety nam się nie, im się nie udało. No dzisiaj wiemy, że ta ulica długa niestety, ale dopóki drzewa tam będą, no nie będzie w nią, nie będzie inwestycji na tej nawierzchni. I podjęliśmy, nawet mieszkańcy też zgłaszali i mam nadzieję, że Państwo też macie w większości, zresztą będzie nad tym głosowanie, żeby przejąć do utrzymania ulicę Długą, Nowomiejską, kawałek Nowomiejski w Pobiednej, do skrzyżowania z ulicą Strzelecką i Główną w Świeradowie, w Czerniawie, do Świeradów Czerniawa. Długa Strzelecka i Nowomiejska jest dzisiaj własnością w zarządzie województwa i tu nie będzie problemu, a Strzelecka jest w zarządzie powiatu. Też rozmawiamy z powiatem, bo no, śmieszne by było, gdyby pułk jechał do końca Długą Nowomiejską i nagle na długości Strzeleckiej, tego kilometra czy tam półtora, podnosił pułk i dopiero wjeżdża u nas na sanatoryjną. Zresztą no, kto tam mieszka, pan radny, szczególnie pan Zwierzyński, widzi różnicę w jakości utrzymania sanatoryjnej i głównej. No, zamiata się piasek dopiero w czerwcu, po zimie kosi się tam, my kosimy co najmniej 4 razy, nawet więcej, a tam się na jesień kosi. Także warto by było, moim zdaniem, choć będzie to koszt po naszej stronie, aczkolwiek w tak dużej masie tego, co robimy w imieniu województwa, to moim zdaniem są to jakieś promilowe wydatki zwiększone. A będzie jakiś jeden standard do utrzymania. No i my tą Długą po prostu będziemy wtedy wyciągać. Tak jak wyciągaliśmy tutaj tą całą wojewódzką od Krzewia do Szklarskiej Poręby i tutaj do granicy państwa, czyli wykosić, przyciąć i tak, takie bieżące. Oczywiście za pieniądze marszałka. Kanalizowanie. Tutaj no, mamy ten projekt, mamy podpisaną umowę na dofinansowanie, także mówiłem tu już wcześniej w tych sprawach bieżących, że czekamy teraz dofinansowanie na Przedmieście. Przyjdzie oficjalny komunikat i decyzja Zarządu Województwa. Ona już jest podjęta, tylko czekamy na dokument w tej sprawie. No i będziemy te 1,5 miliona wkładu własnego dodawać do Czerniawy, aczkolwiek myślę, że z doświadczenia, które mamy po przetargach na tych wodkanach w Świeradowie, tam mamy kwotę 4 miliony złotych. Myślę, że to będzie kwota co najmniej raz większa na ten zakres, po tych cenach, które są dzisiaj. Ale też widać, że marszałek, przez to, że Polska miała obowiązek do końca 2015 roku skanalizować się i zwodociągować, co się nie udało, dlatego i nie chcemy płacić tych kar, gigantycznych, milionowych kar, które nam naliczy Komisja Europejska, to widać, że wszystkie urzędy marszałkowskie, nasz też, wszystkie oszczędności przede wszystkim przekazują na kanalizację i wodociągi, głównie kanalizację. Także moim zdaniem, nawet jak Czerniawa nam wyjdzie więcej, jak to, co mamy, to i tak uda nam się pozyskać to zwiększone dofinansowanie do tego kanalizowania. No, rozbudowa szkoły, to już mówiłem, w Czerniawie jest to, są trzy klasy takie laboratoryjne. Tam do tego doprojektowujemy też tą instalację niskoprądową. Korytarz się powiększy, nawet apele. No i dzisiaj też jesteśmy już w fazie wykonawczej, aczkolwiek dla nas bardzo bolesnej, bo nadleśniczy w końcu wystawił na sprzedaż działkę, na której ma stać sala gimnastyczna obok szkoły. Dlatego tak to długo trwało, bo wymagało to decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych. No, wiadomo, że jest on jeden w Polsce, a takich nadleśnictw jest 300 czy więcej może nawet. I jeszcze taki dyrektor zmienia, także kilka lat jeździliśmy za tą działką, w końcu jest ogłoszony przetarg, także my powinniśmy ofertę na ten przetarg złożyć. Poprzedni nadleśniczy zgodził się, żeby na tych działkach, które teraz kupimy, wpisać funkcję w planie przestrzennym usługi oświaty. Także mam nadzieję, bo to jest przetarg otwarty, także nikt nie kupi tego z hotelarzy, bo już w planie działka jest przeznaczona pod usługi oświaty. Także myślę, że konkurencji nie będzie mieć żadnej przy zakupie tej działki, no bo jak ktoś kupi działkę, to będzie musiał tam wybudować jakieś usługi oświaty, czyli salę, szkołę, a raczej poza nami chyba nikt tam nie jest chętny, żeby takie usługi tam świadczyć. Jeżeli kupimy tą działkę, to wtedy mamy już, można powiedzieć, prawie że gotowy projekt na tą salę gimnastyczną. No, słyszycie Państwo, że rząd zapowiada duże dofinansowania do bazy sportowej. Zobaczymy, jak to się skończy. Czy rzeczywiście tak będzie, jakieś 830 milionów ma pójść na dofinansowanie
bazy sportowej, szczególnie w takich gminach jak nasza, gdzie my te sale gimnastyczne mamy no, w fazie, w Czerwie w ogóle nie mamy, a w Środowie mamy w fazie agonalnej te sale. Działka jest wystawiona za 250 tysięcy złotych. No, drogo, ale no cóż, na leśniczy nie ma litości. Jeżeli chodzi wycena o... Wycena rzeczoznawcy. To jest wycena rzeczoznawcy, tutaj my nie mamy na to wpływu. No ale na cel publiczny. Lasy są czyje? No nasze, nie państwowe. Ale to już demagogia taka, tak? Tak. Działka jest duża, by tam... Nie pamiętam, nie chcę strzelać, ale tam jest kilka dobrych tysięcy metrów. Więcej. No tak wycenił biegły, no i myślę, że powinniśmy to, choć nie jest dobry moment na zakupy już, ale no to jest okazja, bo już jak ta zgoda jakby wyjdzie z obiegu, no to myślę, że takiej drugiej zgody już nie uzyskamy, a szkoła w Czerniawie, w ogóle już pomijając, że to będzie służyło dzieciom, myślę, że w tym miejscu jest potrzebna taka baza, nie tylko koncentrować się na Świeradowie, tylko baza, która będzie wykorzystywana. Zresztą widać po tych boiskach. W Czerniawie te boiska funkcjonują, są używane i taka sala no, zimą szczególnie robiłaby niesamowitą robotę. Kolejne rzeczy, jakie robimy w Czerniawie, choć tego jeszcze nie widać, to jest to, co mówiłem wcześniej, tak pobieżnie, zakup działek od spółki uzdrowiskowej. Kupujemy kilka działek w dwóch lokalizacjach. Jedna lokalizacja to jest ulica Sudecka. Kto z Państwa wie, to są te nieczynne, albo częściowo nawet nieczynne, ale nie zalegalizowane odwierty wody mineralnej na Sudeckiej. Tam nawet teraz jeden to jest samowypływ, to jest woda mineralna z dużym nasyceniem CO2. Jeżeli kupimy tą działkę z tymi wodami, choć spółka dalej będzie miała wyłączność koncesyjną na te wody, ale będzie to na gruncie gminnym. Pamiętacie Państwo to zdjęcie z tych działek, jak tam wyglądały mniej więcej w tym miejscu, to założenie parkowe, taki ogródek japoński z takim, na tym się nie znam, ale tak to jakby kojarzę, z taką altanką uzdrowiskową, z takim małym spacerniakiem, no i tam była ta pijalnia wody mineralnej. I myślę, że to warto by było, no to jest duża działka, 2,3 hektara, coś koło tego. I druga lokalizacja to jest miejsce, gdzie była rozlewnia wody mineralnej przy ulicy Izerskiej. Tam jest 6800 metrów kwadratowych i tam naprawdę założenie parkowe z taką właśnie funkcją też później pod kolejną jakąś pijalnię wody mineralnej, bo tych źródeł w Czerniawie jest sporo. Także myślę, że w tej części Czerniawy 7000 metrów pod parki. Mamy tam ten jeden park górski, który no jest ostry, ale tam jakoś działa i po drugiej stronie środkiem płynie Czarny Potok i tutaj też mając te działki po dwóch stronach, fajnie możemy się otworzyć na ten Czarny Potok. No i to centrum uzdrowiska powinno już lepiej wyglądać. Tam też przy tym mamy już pozwolenie na budowę pijalni wody mineralnej. To mówiłem też wcześniej. Myślę, że powinniśmy tą pijalnię w tym roku wybudować. Wyceniliśmy to. Jest to koszt brutto około 400 tysięcy złotych. 200 tysięcy to są roboty architektoniczne. I 120 tysięcy netto to są roboty te źródełkowe, czy cała instalacja. Podobna jest zasada jak w Świeradowie, czyli woda wypływa pod ciśnieniem CO2 bez żadnego wspomagania pompą, dlatego że dużo większe źródło, bo ten źródło jest bardziej wydajne i wykorzystanie tej wody do domu zdrojowego, bo taki był warunek tego porozumienia, że spółka musi mieć dostęp do tej wody cały czas, a my też wyprowadzimy tą wodę ewentualnie do zewnętrznego użytkowania, czyli gdybyśmy na przykład tu mając taką pijalnię wody mineralnej, to jest bardzo wąski teren, tam gdzie jest to źródełko, ale po drugiej stronie jak będziemy mieć tam tą działkę, gdzie jest pijalnia, gdzie była rozlewnia wody mineralnej, możemy tą wodę użyć do jakichś kolejnych urządzeń uzdrowiskowych, czy jakaś tężnia uzdrowiskowa, czy jakieś inne podobne funkcje. No ważne, że Czerniawa będziemy mieć parę tysięcy metrów w centrum Czerniawy, żeby założyć tam kolejne uzdrowiskowe jakieś urządzenia, parki. Nie udał się ten tor saneczkowy. Firma nam złożyła ofertę odkupienia dokumentacji. Ma pozwolenie na budowę, to jest właśnie w tym naszym parku. Wartość tej inwestycji to jest 3,6 miliona złotych po ostatniej wycenie.
Spółka sobie życzy za tą dokumentację 80 tysięcy złotych, już dobrze pamiętam, netto. I no, szukamy, no, to było o tyle dobre, że inwestor to był ten hotelarz, który jest obok. Także miałby to, można powiedzieć, prawie że w jednym kompleksie. My daliśmy tą dzierżawę z obowiązkiem wykonania tego zakresu. Umowa dzierżawy została wypowiedziana już, dlatego że inwestor się nie wywiązał z tego zakresu. No myślę, że ten tor warto by było tam zrobić. Szukamy inwestora. No problem jest to, że to jest no, bez takiej funkcji dodatkowej, no, bo tam nie ma gastronomii jako takiej, a powinna być, a my w tym parku nie bardzo możemy tam tą gastronomię robić. To mogą być tylko urządzenia takie sportowe i rekreacyjne. I tor taki jest. A bez gastronomii to słabo to po prostu wygląda, jeżeli chodzi o jakiegoś dużego zewnętrznego inwestora. A uważam, że pozwolenie na budowę jeszcze jest ważne chyba przez półtora roku, już dobrze pamiętam. Także jest jeszcze chwila czasu, żeby tam podjąć jakąś decyzję, czy znajdziemy kogoś, żeby ktoś to wybudował. Jeżeli chodzi też w Czerniawie, będzie kilka nowych inwestycji hotelowo-apartamentowych. Pozyskujemy tutaj dużego inwestora. Zobaczymy, czy się uda. Już kończy dokumentację inwestor powyżej restauracji. To był kiedyś piwowar, a teraz się nazywa. No mniejsze, bo wyżej tego piwowara, tam ten budynek po prawej stronie, jadąc od dołu, tam już się kończy dokumentacja na hotel na 100 pokoi. Z Wolsztyna inwestor, także no, fajna inwestycja, mam nadzieję. Mama tylko problem, właśnie mamy ten problem z tamtej strony, że PGNiG nie chce dać gazu. No, próbujemy, zbieramy, że tak powiem, moc w jedną rękę. Czy te centrum rowerowe napisało, czy ten hotelarz napisał i tam jeszcze dwóch innych inwestorów osobno napisali, to każdemu z nich odpowiedzieli, że ze względu na małe zużycie gazu jest to ekonomicznie nieuzasadnione. No my próbujemy udowodnić i myślę, że się nam uda, że oni są wszyscy w jednym miejscu, że jak pociągną magistralę, to nie będzie jeden odbiorca, tylko ich będzie pięciu. No ja sobie nie wyobrażam hotel, który by pracował w Świadowie bez gazu, no jeszcze taki stupokojowy, to w ogóle zaraz się zaczną jakieś ekogroszki, nie ekogroszki w takich obiektach, to dopiero będzie problem. No dokładnie, a tutaj no, PGNiG jesteśmy zdziwieni, że PGNiG, no, jest problem z dostawą gazu w ogóle. Teraz Mirsk się do tej rury dołączył, także Mirsk będzie też z tej rury korzystała. Z tego co ja wiem, tam są problemy z przepływem tego gazu przez tą rurę. Jest tego za mało. Nie wiem, czy teraz te połączenia, które ciągną z Lwówka do Gryfowa, tam zakopują taką setkę gazówkę, czy czasem nie jest to też wsparcie do tego, żeby tutaj to zużycie zabezpieczyć po stronie Świadowa, bo u nas to zużycie naprawdę przyrasta w ogromnym tempie. U nas się buduje tych dużo budynków takich właśnie kubaturowych, dużych, no i wszystkie na szczęście chodzą na gaz. No i nie chcielibyśmy, żeby to się zmieniło. No a tutaj no, przychodzi inwestor, mówi, że mu odmówili gazu. No, no i naprawdę tutaj ciężko odpowiedzieć. No w tych czasach, żeby odmówić gazu, ale tak jest. Też te inwestycje no, na pewno wpłyną na Czerniawę. Mam nadzieję, że tam przy tym parku też tam się uda. Powinniśmy wysiedlić 45, budynek Santorina 45 i Zerską 1, żeby tą strefę uzdrowiskową A przebudować do takiej wybitnie uzdrowiskowej, bo tam mieszkaniówka nie powinna być. Ale to na pewno będzie jeszcze chwilę trwało, dopóki nie uruchomimy programu mieszkaniowego, który też jest w Czerniawie zaplanowany, to raczej będziemy tam dreptać w miejscu. Izerska Łąka. No to jest ta atrakcja, którą teraz no, dwukrotnie jakby dofinansowujemy. Ogród już jest zrobiony, ale ten ogród tak naprawdę dopiero będzie za rok funkcjonował. I teraz jesteśmy po przetargu na doposażenie około 1 000 000 zł na doposażenie Izerskiej Łąki w fajne urządzenia do pokazywania tej fauny i flory. Także to centrum edukacyjne też kilka, ale już niedługo kilkanaście tysięcy osób rocznie przyciąga. No Czarci Młyn to myślę, że no teraz jeżeli uruchomimy tą instytucję kultury i Młyn wyjdzie z tej trwałości jako projekt unijny, powinniśmy tam wprowadzić te nasze lokalne bilety. Nie? Ten bilet będzie polegał na tym, że będziemy sprzedawać te nasze produkty lokalne jako bilet.
powiedzmy, nie wiem, teraz wymyślam cenę, jeżeli bilet będzie kosztował 5 zł, oczywiście paragon trzeba wydrukować, ale do biletu będzie na przykład taki miodek 50 ml, albo piernik, albo garnuszek, albo cokolwiek innego, co produkują nasi lokalni, co oczywiście no, musi być oczywiście dopuszczone do jakiegoś tam spożycia. Jeżeli chodzi o miód, to nie ma problemu, tylko żeby były jakimiś piernikami, bo to są kolekcjonerskie rzeczy. W ten sposób nasi lokalni będą mieć rynek zbytu, bo jednak tych biletów rocznie będziemy sprzedawać ponad 20-25 tysięcy. To jest ileś tam tych mini takich, że tak powiem, gadżetów, które będą zbywalne, a te pracownie lokalne będą się nakręcały fajnie, bo no, będą miały rynek zbytu. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, to jest też rzecz, która jest przede wszystkim była też tworzona po to, żeby połączyć Czerniawę komunikacyjnie ze Świadowym, choć gdybyśmy mieli jeździć do samej Czerniawy, to program by się nam tej komunikacji miejskiej wyłożył. Dobrze, że się Państwo zgodziliście jako radni, że jeździmy do Pobiednej, do Wolimierza, bo bez tych miejscowości naprawdę no, koszty by były te same mniej więcej, a ludzi byłoby trzy razy mniej. Te efekty już jakby widzimy, ta komunikacja miejska, to zresztą tego już nie trzeba jakby udowadniać, to funkcjonuje, działa i tylko się rozwija. Choć są takie też różne zdania, czy branżowe, niektórzy taksówkarze mówią, że to zabieramy im chleb, uważam, że nie. Niektórzy mieszkańcy mówią, że nie powinniśmy finansować komunikacji miejskiej na terenie innej gminy. To wszystko po części prawda, aczkolwiek trzeba patrzeć na ten efekt finalny, że no, my to płacimy z podatków mieszkańców, przedsiębiorców Świeradowa. No, mówiliśmy o poprawie tej funkcji uzdrowiskowej. Ta komunikacja naprawdę mocno wpływa na to, że te samochody nie jeżdżą po Świeradowie, a szczególnie też teraz w okresie wakacji wozimy tych turystów, którzy też nie korzystają z własnych samochodów, tylko jeżdżą komunikacją. No i przemieszczają się po Czerniawie w jedną, w drugą stronę. Tak to powinno mniej więcej to wyglądać. Jeżeli teraz jeszcze mamy w planie, tu jest trochę trudniejszy program, budowy lodowiska przy szkole w Czerniawie, na tej działce, którą kupimy od nadleśnictwa, ale choć ciężko nam się będzie zgrać w terminie, ponieważ w LGD, w tej lokalnej grupie działania Izerskie Partnerstwo, możemy złożyć wniosek, ale nie my jako gmina, tylko organizacja pozarządowa. Tutaj mówimy o organizacji czerniawskiej, gdzie przewodzi jej pani Małgorzata Gettner. Tam muszą dać swój wkład własny i tak dalej. Dofinansowanie jest do 300 tysięcy złotych, tylko że trzeba mieć już, by dysponować tymi dokumentami. No my dzisiaj nie mamy tego lodowiska, do czego przyczepić, a znowu robić je tam gdzieś za boiskiem z tyłu, to jest problem. Pytaliśmy konserwatora zabytków, czy zgodzi się na lodowisko pod takim brezentowym namiotem, który będzie tam stał na trwale, znaczy tymczasowo, ale w sensie no takim, że będzie trwale tam stał. No jest problem z tym, bo tylko wtedy to ma sens finansowy, to się zepnie, bo jeżeli mamy budować jakąś halę pod to lodowisko, no to już w ogóle są jakieś miliony, a nie setki tysięcy. No i pani dyrektor wymyśliła sobie jako to stowarzyszenie lodowisko, takie sztuczne, syntetyczne lodowisko, po to, żeby uruchomić przy szkole sekcję łyżwiarsko-hokejową. We wrześniu, w październiku będą nabory na ten projekt. No my tu jesteśmy o tyle niezorganizowani, że nie mamy tej dokumentacji, nie mamy do czego przywiązać tego projektu. Ale myślę, że coś wymyślimy wcześniej, żeby ten projekt przywiązać do tego gruntu. To, co się też wcześniej udało zrobić, to w 2017 roku wykonaliśmy remont ulicy Izerskiej, 650 tysięcy złotych, dofinansowanie 80%. No, drogę wojewódzką to jest chyba nasz wszystkich wspólny sukces, nawet nie tej kadencji samorządów, tylko ileś tam kadencji do tyłu, bo mieliśmy problem z drogą wojewódzką od 2000, nie wiem, drugiego roku, także to już są jakieś 16, prawie pod 20 lat. W końcu ta droga wojewódzka się doczekała tego remontu. Mamy w tym swój mały udział, że wzięliśmy ją w zarządzanie, czyli udało nam się też pewne sprawy tam poukładać i ponaciskać. Dobrze, że to się udało też u sąsiadów coś zrobić, bo Gryfów w świecie, ta droga też jest robiona i zrobiona w wielu odcinkach, też po czeskiej stronie, także dla naszego tutaj regionu to jest bardzo ważna komunikacyjnie inwestycja. Ona się nazywa od zamku do zamku.
Także przez całą Czerniawę droga wojewódzka już jest, będzie zrobiona, mam nadzieję, że w czasie. No są za te utrudnienia też w imieniu wykonawcy, przepraszamy, bo dzisiaj objazd jednokierunkowy przez Pobiedną no jest uciążliwy. No szczególnie tam niektóre restauracje mają problem, bo nie chcą ludzie jeździć, bo muszą wracać później przez połowę miejscowości okolicznych. Proszę. No ale to mam nadzieję, że się uda to zrobić. Droga wojewódzka ma być do końca października, tak, czy listopada. No, myślę, że to jest na dzisiaj chyba teoria. Przy tym tempie moim zdaniem się obsunie o 2-3 miesiące, ale to może się mylę. Tym bardziej, że robią to takim wahadłem wolnym. To tak po pół pasa idzie, to idzie to wolno. Wieża na, to co mówił nadleśniczy, wieża na Czerniawskiej Kopie. Czy można stwierdzić, że ona będzie realizowana? Przeszliśmy nabór w konkursie w Interregu i zostało nam drobne poprawki i podpisanie jak najszybciej umowy, więc w tym roku chcemy zrobić wiatę na zajęczniku, a i drogę nam do tej wieży, żeby się przygotować logistycznie, no i w następnym roku najprawdopodobniej ta wieża będzie stawać. Jest to wieża o wysokości 15 metrów, tak dobrze mówię? Drewniana? Drewniana. Mhm. No i wieża na Młynicy, ta, która jest między Czerniawą a Świeradowem, na tym takim podzielniku tych dwóch dzielnic. No, myślę, że powinniśmy naprawdę o nią powalczyć. Oczywiście finanse będą tutaj generowały decyzje. To co mówiłem, do końca października mamy ważne pozwolenie na budowę i musimy coś zrobić do tego czasu, bo szkoda, ta wieża jest naprawdę ciekawa. No i jak się postawi, to już na 100 lat. A naprawdę będzie generowała i z jednej, i z drugiej strony będzie celem spacerów, rowerowych wycieczek, czy nawet samochodowych, czy nawet pod tą komunikację będą tam wyjechać po to, żeby na wieżę pójść i później zejść. Mieszkania komunalne, to mówiłem. To, co w Czerniawie też robimy, to najwięcej przyłączy w odkład robimy w Czerniawie. Tam tych przyłączy robimy najwięcej. Dobrze, że mieszkańcy chcą. No oczywiście robimy to w ramach, jak Państwo o tym wiecie, w ramach naszego budżetu, czyli nie bierzemy za tych dodatkowe pieniędzy, tylko w ramach tych kwot, które pozyskujemy z opłat za wodę i ze ścieki. Co robimy przy tych nowych obiektach hotelowych, żeby nie później jakby mieszkańcy ponosili dodatkowych kosztów, na przykład podnoszenia ciśnienia czy magazynowania wody. Wszystkim nowym obiektom hotelowym, czy nawet takim apartamentowym, w warunkach na wodę i na ścieki wydajemy, oczywiście na wodę głównie, wydajemy nakaz wewnętrznego podnoszenia ciśnienia wody. Po to właśnie, żeby, no bo jak jest, ma w umowie, że ma dostać tyle, no tutaj kto na Cichej mieszka, czy mieszkał na górnym piętrze, czy był, to wie, że na tych ostatnich piętrach przy największym rozbiorze wody w mieście jest problem z ciśnieniem. To wynika z tego, że no, wykonawca dał jeden przekrój rury na całej długości. My mamy do budynku tam 50 czy 80. I to jest za mały przekrój, jeżeli cały budynek zużywa wodę, żeby tej wody dostarczyć takim przekrojem rury. To też teraz wymagamy w wszystkich budynkach podnoszenia tych hydrofor po prostu wewnętrzny z małym magazynem wody, żeby tylko podnieść ciśnienie wewnętrznie. To zabezpieczy też sieć przed tym, żeby niepotrzebnie budować kolejne stacje podnoszenia ciśnienia. Bo u nas no, mamy już jeden taki projekt, to jest na ulicy Strumykowej, gdzie budowaliśmy stację pomp po to, żeby podać wodę w okolice kolei gondolowej, hotelu Flins i tak dalej, bo grawitacyjnie jest tak małe ciśnienie, że na górę, że to się nie jesteśmy w stanie spełnić parametrów minimalnych do takiej wody podawanej do picia. A teraz te wszystkie obiekty już mają mieć swoje hydrofornie, także myślę, że tutaj to się załatwi. Dofinansowanie do pieców i badanie jakości powietrza. Mamy dwie stacje postawione w ramach wykonywania nowego statutów uzdrowiska w Świeradowie i w Czerniawie. Te dwie stacje, jedna stoi w Czerniawie, druga w Świeradowie. Tam badamy to pod kątem stricte uzdrowiskowym, czyli hałas, zanieczyszczenie powietrza. Nie zawsze te wszystkie parametry pokrywają się z tym, co mierzy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. I dofinansowanie do wymiany pieców. No, Czerniawa była jako pierwsza. Pierwsze dwa czy trzy wnioski zostały zrealizowane w Czerniawie. Mamy teraz złożonych ponad 100 wniosków. Zrealizowaliśmy chyba około 30. Wtedy nam się udało jeden budynek z 16 mieszkaniami zrealizować. W Czerniawie 1/4 budynku używana jest. Zamontowali sobie Państwo gaz. Dofinansowanie 90%
do tych rzeczy dajemy. No musimy zwiększyć. Myślę, że w lipcu, jeżeli dobrze wykonamy budżet miasta po stronie tych dochodów, to lipiec, sierpień powinniśmy zwiększyć dużo wydatków na te piece. No niestety te wojewódzkie programy to są niewielkie dofinansowania. No teraz próbują w ramach RPO stworzyć taki program dofinansowania wymiany pieców w ramach regionalnego programu operacyjnego. Na pewno w tym weźmiemy udział. Aczkolwiek mówię, co roku w budżetu miasta idzie kilkaset tysięcy złotych na dofinansowanie tych pieców i to działa. Naprawdę wymieniliśmy już ponad 30 kominów, to jest naprawdę dużo jak na Świeradów, choć trzeba jeszcze ich wymienić według złożonych wniosków około 70, a moim zdaniem około 150 w ogóle mieszkańców się tym nie interesuje. Bo my dzisiaj to robimy tak, że prefinansujemy, czyli trzeba wydać, no mniej więcej to jest od 8, znaczy od gazowej jest trochę tańsze, ale tak mniej więcej od 6 do 12 tysięcy to trzeba wydać, a my to później z budżetu miasta jakby zwracamy. Ale jest grupa mieszkańców, którzy nie mają środków na to, żeby wydać te tysiące, dlatego jak skończymy tą grupę, która teraz jest zdeklarowana, to powinniśmy się wziąć też na siebie ewentualne sfinansowanie i rozliczenie tej całej inwestycji w ramach gminy, żeby osiągnąć efekt, bo te największe kopciuchy no, mogą nam zostać, czyli no, a wystarczy kilka kominów, żeby mieć z tym problem. Jest taki, to nikogo nie zareklamuję, ale jest taki jeden właściciel apartamentów, który sprzedaje apartamenty przy ulicy Polnej. No powiem to, no Piano się nazywa. I on tam użył takiego argumentu, że czystość klimatu w Świeradowie, a w Szklarskiej Porębie. I tam zdobył gdzieś parametry pomiaru zanieczyszczenia powietrza, te, które są tak dosyć istotne. I pokazuje, ile procent jesteśmy czyści od naszych sąsiadów. To miło, że ktoś prywatnie to zauważa, że Świeradów ma znacznie czystsze powietrze. Oczywiście to też wynika z naszego układu tutaj, jeżeli chodzi o tą Dolinę Kwisy. Ta rzeka naprawdę fajnie wentyluje tą dolinkę i tak samo jest z Czerniawą. Czarny Potok też z Czerniawy wyciąga te wszystkie rzeczy, które są niepotrzebne. Jesteśmy no dużo, dużo lepsi, jeżeli chodzi o czystość powietrza. Co nam się też nie udało, to chodnik przy ulicy Sanatoryjnej na dzisiaj jeszcze nie jest stracony. No chcemy przy tej inwestycji, jak już skończą Sanatoryjną, chcielibyśmy wykonać ten remont przynajmniej na jakimkolwiek odcinku. No dyrektor DSDK obiecał, że no podejmie rękawice i wyrazi zgodę, żeby... My jesteśmy teraz po przetargach jeszcze na zimowe utrzymanie. Jeżeli zamkniemy umowę na zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej, zobaczymy, ile zostanie pieniędzy, za jaką kwotę będzie można zrobić ten chodnik, wyremontować przy ulicy Sanatoryjnej. No nie udała się też inwestycja, jeżeli chodzi o chodnik wzdłuż Lwóweckiej i Sudeckiej. My składaliśmy dwa lata temu wniosek, niestety został on odrzucony, bo to miała być inwestycja pół na pół. No dzisiaj już na tym etapie nas nie stać, żeby pociągnąć inwestycję prawie za 3 miliony złotych w połowie z naszych środków. Kanalizację to już mówiłem. Też tak, no Czerniawa to też oczywiście Świeradów. To co mówiliśmy, jeżeli chodzi o te nowe obiekty hotelowe, to no, te, które są, czyli działają, też wspierają mocno szkołę w Czerniawie, tam finansują jakieś zajęcia na basenach, czy jakieś koszulki dla dzieciaczków sportowe, czy jakieś zajęcia rowerowe. No, w Czerniawie jako pierwszy udało się wprowadzić nasz lokalny ten trunek złoty, ten ciemny pod nazwą Czerniawa, ten złoty pod nazwą Świeradów. Mówią, że Czerniawa gorzej smakuje, ten ciemny. Niektórzy restauratorzy powiedzieli, że nie chcą klienci tego pić, że jest specyficzny. Zgłosiliśmy to do producenta, że ten ciemny Czerniawa po prostu jest trudny do strawienia. No, ktoś się ma miało ponoć zmienić. No jest to drogie są te trunki, bo po 9 zł to jest najdroższe chyba lokalne piwo tutaj w okolicy. Tak. Proszę Państwa, no ale naszą nazwę, no jest na naszą nazwę, no miło. My zaczęliśmy. Proszę Państwa, ciekawy projekt, który uruchomiliśmy w zeszłym roku i on będzie, moim zdaniem, będzie fajną atrakcją Czerniawy, to jest ten Izerski Bank Owocowy przy Izerskiej Łące. Pana Eugeniusz, sekretarz, biegał
na razie po polskich górach, ale już w tym roku będzie też po czeskich biegał. Górach zbieraliśmy z panem Leszkiem Kułakiem zrazy, tak zwane też szczepki, można to nazwać szczepki. Szczepki. One są w Skwierzynie. Skwierzynie już tam rosną dla nas. Co roku będziemy zbierać po kilkadziesiąt takich właśnie tych gatunków, niekoniecznie przedwojennych, ale najczęściej tych przedwojennych, które tutaj fajnie owocowały. Także jak Państwa dalej namawiam, macie jakieś pomysły, to zgłaszajcie. Teraz będziemy znowu gdzieś tam na wysokości grudnia, stycznia będziemy zbierać kolejne zrazy. I udało się namówić starostę Nowego Mesta, że on tą akcję przeprowadzi też po czeskiej stronie. Także my próbujemy z LGD złożyć taki wniosek na niewielką ilość, ale no warto z Niemcami, żeby taki, bo w Niemczech takie banki drzewek krzew owocowych istnieją już od dawna. No u nas my tu będziemy chyba jednym z pierwszych tak naprawdę. Co ciekawe, też próbujemy zainicjować jeszcze, może nie teraz, ale powstanie takiego, może towarzystwa to nie, bo w Polsce to jest trudne prowadzenie takiej organizacji, ale jakiegoś klubu miłośników tych właśnie drzew i krzewów owocowych tutaj naszego Pogórza i Gór Izerskich. No potrzebujemy działki tam większej. No zapytaliśmy sąsiada, za ile nam działkę sprzeda? 1,5 miliona? Za metr. No to na dzisiaj nie do udźwignięcia. Aczkolwiek jest też taki pomysł, wariant B, bo jeżeli nie uda nam się kupić tych działki, żeby tam zrobić ten sad, będziemy też chcieli rozmawiać z prywatnymi właścicielami, czy zgodziliby się u siebie założyć taki sad na 10-15 drzewek, ale w ramach tej bazy, nie? Żeby tą bazę rozproszyć. Nie będzie takiego niestety efektu finalnego, jak jest w jednym miejscu, ale to działa. Także po czeskiej stronie też to będziemy robić. To będzie w Czerniawie, ten Izerski Bank Owocowy. No te projekty takie, to szkoły dofinansowujemy, czyli tam na podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, na wyposażenie, to co się nam udało wprowadzić w szkołach. No Czerniawa jest tutaj pionierem, jeżeli chodzi o wdrażanie tych naszych gminnych pomysłów. Pierwsze bułki tam wprowadziliśmy, to zadziałało. Teraz wprowadzamy tam baseny, też wprowadziliśmy też w Świadowie, teraz wprowadzamy tablety wprowadziliśmy w pierwszych klasach, a teraz wprowadzamy w klasie piątej narciarstwo zjazdowe i turystykę rowerową. Już jesteśmy po rozmowach z wypożyczalniami. Mamy jakieś tam kwoty. Na razie trzeba będzie bazować na bazie wypożyczalni, żeby nie inwestować w swój sprzęt. I chyba się uda nam od września uruchomić klasę w Czerniawie piątą, tak na razie tak pilotażowo, bo wychodzi dużo szczegółów, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, aczkolwiek no, musimy uważać na to nauczanie, bo tam są pewne obowiązki godzinowe, które trzeba spełnić. No, tych godzin dyrektorskich też tam jest niewiele, żeby to zrobić, a no, dziecko nie może pójść na rower, na godzinę na rower, bo to będzie po prostu bez sensu, bo za krótko. Ale narty zjazdowe i turystyka rowerowa będzie w piątej klasie i myślę, że to też uda się to wprowadzić od września. I jeżeli chodzi o Czerniawę, to co ja miałem powiedzieć, to dziękuję, to powiedziałem głównie o tych dobrych rzeczach. No oczywiście jeszcze o single trackach, bo teraz też będziemy budować single tracki, które będą też przedłużeniem tych czarnych z Czerniawy, tutaj nad Czeszkę. No większość single tracków mamy bardziej po stronie, nawet zajęczych, bardziej po stronie Czerniawy. No, wciąż nam brakuje tej bazy rowerowej. O tym zapomniałem. Ta baza rowerowa, no też inwestor się nie wywiązał z umowy, no deklaruje jakieś tam zaangażowanie, ale chyba będziemy musieli rozwiązać tą umowę i szkoda, bo ma tam pozwolenie na budowę. To też jest duża wartość, ale no nie ma tego efektu. No my też sami blokujemy to, bo nie pozwalamy obciążyć naszych działek kredytami hipotecznymi, hipoteką taką kredytową. Aczkolwiek to jest taki bufor bezpieczeństwa, że jeżeli ktoś no nie ma tych środków innych, no to nie zniszczy nam tej działki albo nie wyciągnie jej z tego pomysłu i już nigdy tam nic nie zrobimy. To co jeszcze powinniśmy uruchomić, jeżeli dobrze nam się uda z piecami, to program na instalacje fotowoltaiczne. Tu musimy to, bo konserwator zabytków nie zgadza się na dzisiaj na montowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, no tych przedwojennych.
To w tym celu musimy też zmienić chyba plan, tak? Bo w planie mamy zakaz. Tak, tak. I tutaj konserwator mówi, że się nie będzie na to zgadzał i no, spróbujemy jakiś kompromis wypracować, bo czy to może pozwoli obok, to przykład, bo jeżeli na dachu nie, to czy pozwoli obok na gruncie zrobić taką baterię. Myślę, że to też trzeba zainicjować. Jest kilka w mieście instalacji fotowoltaicznych. Sobie mieszkańcy dochwalą, że to naprawdę, no, jest to koszt. A to tylko na budynkach przedwojennych? Nowych też. Nowych też nie pozwala. Aha, czyli nowobudowanych też? No, Znaczy mówi, że raczej negatywnie, no i już paru osobom odmówił na nowych budynkach takich instalacji. Dlatego rozmawiamy i próbujemy tego, żeby on, jak ktoś do niego, nie wszyscy do nas trafiają, inwestorzy do gminy, od razu do konserwatora też. Ja to też prosimy konserwatora, żeby zasugerował, czy zgodziłby się taki właściciel na zrobienie baterii fotowoltaicznej na gruncie. No ale mówi, że to lusterkuje, że to jak się patrzy, to rzeczywiście słońce się odbija i tak dalej. No, argumenty są takie konserwatorskie. Także tutaj no, trudno z tym dyskutować. Jeżeli chodzi o mnie, to ja proszę o pytania albo udział w dyskusji. Może na pewno Państwo powiecie o tych rzeczach, które tak kolorowo nie wyglądają, jak ja powiedziałem. Proszę bardzo, Pani Radna Liber. Panie Burmistrzu, przykro mi, że wracam z powrotem do tej ulicy Długiej, ale ona jest naprawdę złą wizytówką naszego Świeradowa, uzdrowiska. Do tej pory niewykoszony, piasek niezebrany, szczególnie zagraża to rowerzystom, motocyklistom, bo tam piach ten leży od iluś pokoleń, to znaczy lat, przepraszam, nie pokoleń. Co dzisiaj się dowiedziałam, że oni przyjadą, to zrobią, ale jak będą mieli wolne moce przerobowe, no to nie jest odpowiedź. To nie do mnie przyszła ta odpowiedź, tylko do urzędu. Tak. No, odpowiem to, no, to co mówiłem. No, chcemy ją przejąć do zarządzania. Proszę zobaczyć, jak wygląda utrzymanie wojewódzkiej. Tak, ale do tej pory ludzie nie rozumieją, panie burmistrzu. Teraz cały ruch przechodzi tą ulicą, bo wszyscy na Świeradów, wszyscy jadą tą drogą w dół, przez Pobiedną. I dziwią się. No jak tak można? Tu w Świeradowie pięknie, gdzieś tam pięknie, a ta droga naprawdę woła. A po drugie, już jak jesteśmy przy tym, prosiłam o wykoszenie koło tych ławeczek. Tak, przyjechali panowie, wykosili, ale wykosili tak o. Interweniowałam, przyjechali na drugi dzień czy na trzeci, popatrzyli na mój dom. Uśmiechnęli się bardzo ładnie i pojechali. Nie zrobili. Sąsiad teraz niedawno wykosił, bo jego żona sadzi tam kwiatki. No i chciał, żeby jakoś to wyglądało, no to najął kogoś i ktoś tam wykosił. No ktoś chyba nadzoruje nad tymi ludźmi. Tak. I powinno się wymagać. Jedziesz, zrób to solidnie, a nie umiesz, to weź, poproś. Powiedz, nie umiem. Nie ma tak, że nie umie, bo są przeszkoleni nawet z tego. No nie wiem, wygląda to, na to, że nie. Poprawimy to. Już mam nadzieję ostatni raz. Jeżeli chodzi o tę drogę wojewódzką, no ja nie będziemy oczywiście mówić, że to nie nasz problem, bo dotyczy naszych mieszkańców. Aczkolwiek zobaczcie Państwo, no, oni utrzymują, powiat utrzymuje tę drogę wojewódzką w minimalnych standardach, które są zapisane w umowie między powiatem a marszałkiem. My te standardy mamy takie same zapisane, aczkolwiek utrzymujemy to w znacznie wyższym standardzie. No i on, starosta jest czysty, bo on to robi zgodnie z umową i, no i tak to wygląda, ale dlatego chcemy to przejąć do utrzymania i skończy się jakby problem. No, a proszę mi jeszcze odpowiedzieć. Dobrze, my przejmiemy tą drogę z tym piaskiem. Tak. To jest tam, no tam będzie, no... Ale proszę Państwa, no... Decyzja, tak samo jak wzięliśmy wojewódzką od Krzewia do Szklarskiej i tutaj do Czerniawy, no albo tak, albo nie, no wzięliśmy, ale w pierwszym roku może nie było wielkich efektów, ale już w kolejnych były. A starosta da na to pieniądze?
Nie, to marszałek zapłaci za kilometr tyle, ile płaci za trasę za tą wojewódzką, a jeżeli chodzi o tą główną, bo to jest powiatowa i strzelecka, to myślę, że starosta da nam może 1000 zł na sezon. No i musimy podjąć decyzję, czy bierzemy to na siebie, czy taka jest prawda. No, proszę Państwa, no, albo chcemy, żeby to wyglądało i pokażemy też im, że jak powinna wyglądać utrzymanie nowej drogi, bo do głównej, my do głównej dopłacaliśmy 200 000 zł z budżetu miasta do remontu tej drogi powiatowej. Z naszych pieniędzy gminnych tyle poszło na tą drogę. Do wkładu. Starosta ją praktycznie zrobił za kilkadziesiąt tysięcy swoich, nawet kilkanaście, bo my daliśmy do wkładu własnego, a on miał promesę z MSWiA na remont tej drogi. Czyli my ją de facto sfinansowaliśmy jako wkład własny. No i ona tak jest utrzymywana, jak jest. No i była sesja w Czerniawie, słyszeliście wicestarostę i pana Stefańskiego, że to jest utrzymywane tak zgodnie ze standardem. No i ma rację, bo takie mają standardy, a my utrzymujemy to wyżej. Uważam, że to trzeba przejąć, bo w tej masie, którą mamy, ten kilometr czy 2 kilometry więcej drogi naprawdę nie zwiększy nam kosztów o 20%, tylko może o 2%. No, nic więcej nie odpowiem. No, nie, dzwonimy, ale oni i tak trzymają się swojego kalendarza porządkowego. Proszę, pan radny Kotlarek. Czy my tej drogi nie możemy przejąć nie od starosty, od województwa? Skoro od właściciela. Od właściciela, no tak, czyli od ale mówimy o, jakby nie tylko o długiej, mówimy też o głównej. No ale... Strzelecka jest pobiedny, tak. No tak. Bo nie, długa przejmiemy od województwa, ale ja mówię, no, ale no to będzie problem, bo no, co przejmiemy długą, która kończy się mniej więcej na moście do Pobiednej. No i teraz jak tam pług zawróci? Przecież jak on pojedzie w dół i tak spali to paliwo i będzie musiał gdzieś tam zawrócić i wrócić. Podwójną drogę zrobi. To już lepiej wziąć do skrzyżowania ze Strzelecką i wyjazd na główną do nas, żeby on wrócił sobie do sanatoryjnej. No bo koszty będą te same. On nawet jak pojedzie na to do Pobiednej, bo tylko tam może zawrócić, to jest kolejny kilometr, gdzie już by był za kościołem w Czerniawie. Nie? Dlatego uważam, że ze względów kosztowych jest logiczne przejąć też tą powiatówkę główną i strzelecką w Pobiednej, a u nas główną, no i tą długą, żeby jeździć w tej pętli długa Nowomiejska, Strzelecka i w Pobiednej i u nas główna. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze? Proszę bardzo, pan radny Kozioł. Panie burmistrzu, no tak pan to ładnie wszystko ujął w słówka, kolorowo, jak pan powiedział, podkolorował wszystko. No zacznę od drogi, którą robi Budimex. Wojewódzka. Wojewódzka, tak jest, którym pan zarządza, czy teraz została oddana. No wybudowali, już pierwszy fragment został zrobiony od strony łupka, powiedzmy. Ale nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, czy inni to nie widzą. Latarnie chylą się w każdą stronę, jak łan zboża się położyły. Robił to inwestor, więc powinien, moim zdaniem, to naprawić. Każda jest w inną stronę. Za chwilę skończą inwestycję, przejmiemy i to znowu nas ma obciążyć finansowo? Czy już widać gołym okiem, ale w każdą stronę, przy ciężki sprzęt, który nam jeździł, napychał, w każdą stronę je powyginął. Następną sprawą Budimexu, która nie wiem, jak to nawet nazwać, tworzy firma Budimex, robiąc tą drogę, robi ze Świeradowa uzdrowisko-śmietnisko. Regularnie wywozi po wszystkich kątach ten gruz razem z asfaltem. Mówiłem panu o ulicy Modrzewiowej. Nie wiem, jaka tam była akcja, ale mam nagrane, jak zadołowano ten asfalt. Zrobiłem dokumentację, jak wywieźli go tam, później zadołowali, czyli go ładnie uklepali. No, ale przy drodze zadołowali, czy... Przy drodze, na działce, aha, rozsypali to, ładnie zaklepali. No, nie musi pan pisać, bo zniknęło. Bo nagrałem, jak to robią i później wzięli się pod groźbą, wzięli się i wywieźli to. Zadziałał pan. Zadziałałem, ale pan powinien zadziałać i dowiedzieć się, gdzie to wywieźli. Bo oni tego nie przesortowali, tylko wywieźli to w inne miejsce. A takich miejsc jest kilka na terenie miasta. Nie wiem, czy będzie to naszą chlubą. Zresztą... Pan, który to robił, przyznał się, że to na polecenie kierownika budowy. Osobiste. Okay. Ładnie to firma Budimex robi na naszym terenie. No cóż, przejdziemy dalej. Koszenie traw, pan się chwalił przed chwilą, że my tak ładnie wszystko kosimy wielokrotnie. No, w tym roku chyba to jest w związku z kampanią wyborczą, to kosy szumią aż miło. Ale w zeszłym roku, nie wiem, czy pan pamięta, to chyba raz było, a nie cztery, jak pan ale się park, pochwalił. Park.
No park też. Bo miała firma w Dzierżawie, która się nazywała. Nie, no park, część parku miała w Dzierżawie, to wykosił pan, brawo, ale resztę też, raz. Trzecie, kwarcyt. No to już jest, nie wiem, obiecywał pan, zapomniał pan, jak pan na spotkaniu z mieszkańcami. Tak. Obiecywał, że coś pan z tym zrobi. No, no. Robimy, próbujemy. Próbujemy to... Ale pan powiedział, że pan to załatwi w ciągu 2 miesięcy. No chyba minęło pół roku, gdzieś tak, koło tego. Nie pamiętam, że powiedział w 2 miesięcy, no ale działamy. No, no. Myślę, że to będzie efekt, będzie efekt. Jeszcze chwila cierpliwości, będzie efekt. Co tu jeszcze panu tutaj powiedzieć? No prawdę. Prawdę? No to odchudzanie budżetu w Czerniawie. Traktuje pan chyba... Już jest tak cienki na te, na tak wszystko z tej kanalizacji zabierane po kolei, że nie wiem, czy to później starczy. No nie wiem, czy raz 1,5 miliona traktuje pan jako taki bank rezerw, wydaje mi się, że... A na końcu będzie, że nie starczy na to. Czerniawa dlatego była przeznaczona do zatrzymania na chwilę, ponieważ tam mamy zakończenie projektu koniec przyszłego roku. I no, mamy... I mamy teraz plan, tak zwany program funkcji, bo to jest w kategoriach zaprojektuj, wybuduj Czerniawa. I teraz już mamy plan funkcjonalno-użytkowy, także my idziemy z procedurą do wyłonienia wykonawcy, aczkolwiek to, co te wydatki, które ponosimy, to z własnych środków, bo unijne na razie nie możemy wyłonić wykonawcy, bo no, trzeba tam zabezpieczyć ten wkład własny, przepraszam, z powrotem. I jest czas, żeby to zrobić. No, my się wydaje, że no jakoś wychodzimy obronną ręką z tych inwestycji. Fakt, że no Przedmieście połowa tylko i przykro, aczkolwiek najgorsza połowa, jeżeli chodzi o trudność realizacji. No, Czerniawa ma tą oczyszczalnię ścieków i te 5,5 kilometra kanalizacji. No i teraz o kolejne kilometry będziemy ją wzbogacać. Także myślę, że tutaj uda nam się to zrealizować. No, tylko nas może pogrążyć cena wykonawcy. Wykonawcy, to jest dzisiaj rynek wykonawcy i wykonawcy nie dają ceny 20 czy 50% wyższej, tylko dają 300% wyższe ceny. No i jeszcze z uśmiechem na twarzy, nie chcecie, to nie bierzcie, mamy roboty tyle, że w każdym miejscu w Polsce nas chcą. Także to, myślę, że się uda. Teraz chciałbym się skupić na inwestycji, jaka się dokonała, na Izerskiej Łące, cała ta łąka. Tak. Trawa tam jak słupy telegraficzne, tak. To nie taka wielka, taka rzadka. Wysycha wszystko na pniu. No, chyba tam trzeba nagle interweniować w tej firmie, żeby się zajęli nawadnianiem tego, a nie raz na parę, jak tam teraz często tam przejeżdżam. Jest gwarancja 2-letnia na ten ogród, także firma na pewno będzie wymieniała duży zakres tej inwestycji, ponieważ się nie przyjęła te roślinki. Chyba nic się nie przyjęło na tym, ani na altance, to już całkiem tam widziałem raz pan wężem trochę polatał tam dookoła. Ale to też tak nie możemy ratować tego doraźnie, to musi funkcjonować. No, to jest gwarancja, jest gwarancja, będziemy z niej korzystać. Oby. No to tak jest, także to jest 2-letnia gwarancja. Ulica Długa, jest teraz tam już zjawiali się, była mowa o tych drzewach, ekipa mocna się zjawiła z dyrekcji dróg, tak? Tam tyle opłukiwanie było, strukiwanie. Nie wiem na jakim tam zasadzie oni tam, jakie mieli kompetencje do tego, no chyba do używania młotka tylko. Żeby tam sobie popukać, ale wiadomo na czym się ona oprze i to na ekspertyzie dendrologa, to na pewno, czy tam innego specjalisty. Z tego co tam słyszę, to dyrekcja dróg nie chce na to wyłożyć pieniędzy, powiat to na pewno nie. A my możemy, tak. A czy my znajdziemy na to środki? Znaczy... No znaczy... A jeśli nie będzie wcale, to z czyich? Z żadnych. No. Dendrologa, badania drzew przez dendrologa, to dyrektor dróg będzie zobligowany do wykonania tych badań i zapłacenia za nie. 2 lat? Nie, do jesieni. No. Znaczy tam jeszcze jest tak, że to nie tylko konserwator, tam jeszcze jest RDOŚ, bo to są drzewa, konserwator pod kątem tej alei zabytkowej, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pod kątem wszystkich drzew, które są w pasach drogowych. Także RDOŚ też będzie miał to. Znaczy mieszkańcy myślę, że już dużo i pozytywnie wpłynęli na te urzędy, jeden i drugi. Zresztą to, co czytaliśmy w ostatnim piśmie, że konserwator nie jest przeciwko przebudowie tej alei, czyli już stanowisko jest, można powiedzieć, do współpracy, a RDOŚ nigdy nie był przeciwnikiem. No zobaczymy, jak teraz będzie decyzja RDOŚ-u.
No jest grupa, która działa też z drugiej strony. Także tutaj mi się wydaje, że to się uda przebudować tą aleję, tak żeby te drzewa odtwarzać je jako tą aleję, a z drugiej strony, żeby ta droga funkcjonowała jako droga, no bo nie ma alternatywy. Tej drogi się nie da ani przesunąć. Ale zresztą, kto teraz Państwa obserwował, na pewno radni z Czerniawy to widzieli, szczególnie Pan Zwierzyński, przy wykorytowaniu sanatoryjnej przy szkole, na wysokości szkoły. Zobaczcie Państwo, jak te korzenie tych drzew wyglądają. One po prostu są od strony drogi, nie istnieją te korzenie. One są pościnane już dawno temu. I to drzewo tylko jak dostanie wiatru od tej strony nieukorzenionej, na którą stronę wleci? Na budynki. No bo po zewnętrznych stronach drogi są budynki po jednej, po drugiej stronie. I my to mamy mocno fotografowane. I na nasz koszt, tak to było, te frezowanie? I DSDK się nie zgodziło, żeby te pnie sfrezować na ich koszt przy budowie. Niestety podjęliśmy decyzję, że na koszt gminy sfrezowaliśmy te korzenie, żeby budowa normalnie wyglądała, żeby tych korzeni tam nie było. Wyrwane, znaczy one były wyrwane, tam nie były frezowane. No i zapłaciliśmy to z własnego budżetu. No nie ma innego wyjścia, tak samo będzie przy głównej. No przyjdzie, tak jak mówi Pan Radny Kozioł, przyjdzie taki moment, że powie dyrektor DSDK, ale nam te drzewa nie przeszkadzają wcale. No i teraz kto zapłaci za te wszystkie opinie, no i trafi to tutaj na ten stół, do Państwa to trafi decyzja też, czy nie finansować tego, żeby pozbyć się w przyszłości tego problemu. Ale czy my w ogóle powinniśmy iść w opinię, bo tam tak naprawdę co nam daje opinia dendrologa, jest wykładnią dla konserwatora. No ale ona o niczym nie mówi, bo tam naprawdę my nie mówimy tutaj o tym, czy zdrowe, drzewo jest zdrowe, czy chore, tylko czy jest bezpieczne. Tak, i tak. Tutaj one powinny być wszystkie i myślę, że powinniśmy iść w tym kierunku, że tak naprawdę te opinie specjalistów, one się mają nijak do stanu faktycznego tych drzew tam przy tej drodze i tyle. No, ale druga strona, ta jakby społeczna, ratunkowa. No robi wszystko, żeby jednak to zachować to założenie zieleni. Jeszcze chciałbym dodać jeszcze jedno. O drodze, są takie dwie w Czerniawie, jedna to już o drodze ulica Szkolna. Skoro znalazł Pan troszeczkę funduszy na ratowników górskich, może to by była następna taka, żeby zrobić tak. Ją. Bo chyba tam jest natężenie ruchu wielokrotnie większe niż na ratowniku. No to zaraz kanalizacja będzie szła, no i wtedy się od razu to odtworzy. No bo to teraz robić kanalizację, a później, znaczy droga, później ją ryć. Już tak robiliśmy w paru miejscach, no to taki polski ewenement. Czyli rozumiem, że kanalizacja ma plan przebiegać tą drogą. Tak, tak, tak. No dobrze, dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa następny? Proszę, Pan Leszczyński. Taki temat komunikacji Czerniawy ze Świeradowem, komunikacji pieszej, głównie ulicą Strażacką, bo ta komunikacja nie istnieje, bo nie ma chodnika, tam chodzi wiele osób. I one chodzą często przez las i mam taką prośbę, bo tam trafiają do nas podania o ustawienie znaków, chociażby do atrakcji turystycznych w Czerniawie. A wiem, że w lesie tam na tej drodze istnieją znaki Urzędu Miasta i Gminy. One są i może po prostu my byśmy kierowali do urzędu, żeby tamte znaki, na przykład do tej tamtej pani, która pierniki robi, czy inne rzeczy, bo no oni się tego domagają. Ale gdzie umieścić? Gdzie umieścić? Na tych drogowskazach Urzędu i Miasta. Możemy dołożyć tych drogowskazów, bo tam na Kolibie jest jeden, później na skrzyżowaniu ich może jest za mało, możemy to zrobić gęściej, natomiast ja bym wolał rozmawiać z Urzędem Miasta i żeby na jednym słupku były wszystkie te atrakcje, no, być może zunifikować te nazwy, ale żeby była jedna osoba czy instytucja jako gmina odpowiedzialna za to i wtedy skomunikować tą Czerniawę przynajmniej z tymi atrakcjami tu po tej stronie, no przez ten las, tak, no bo tam wzdłuż ulicy Strażackiej to chodzą ludzie, ale to jest takie mało bezpieczne i... No z tego, co pamiętam, to lasom państwem płaciły dzierżawę pod te słupy, które stoją na terenach tak, leśnych. Tak, tak, ale ja bym właśnie chciał to no bo teraz każdemu nie będziemy, bo my możemy każdemu wydzierżawić, a chyba nie o to chodzi, tylko żeby jak to będzie na słupach gminy i też w takim samym charakterze, jak gmina to ma, to myślę, że będzie to lepiej niż jak każdy będzie sobie tam osobno stawiał, bo to nie chyba nie o to chodzi, nie? To tylko tyle. Jesteśmy jeszcze w punkcie dotyczącym Czerniawy. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Kozioł. Przypomnę tylko przystanku, kiedy Pan obiecał, że na końcu Spokojnej przy tej krzyżówce powstanie lata temu. Wolimy się doczekał, a uniesły polityków. Dobrze. To miało być już robione, jakieś tam
No u nas to nie będzie problemu, bo to jest droga gminna, także tutaj nie musimy pytać żadnych zewnętrznych podmiotów. Ale to obiecywał pan już rok temu, że tam nie ma żadnego problemu. Znaczy argumentowałem to tym, że jest bliżej do sanatoryjnej, do Izerskiej, jak tutaj do Spokojnej. Jest bliżej. Skąd? No z tych budynków? Z budynków do tu, przez Modrzewiową w dół. Nie wiem, czym pan pod górę też kierowcy mówią, że zimą będzie problem, nie? Żeby... Ale rozmawiali, że pan zapomniał, rozmawialiśmy, to przystanek właśnie ma być niezimowy, że... No właśnie, powiem tak, no, zrobimy to, bo to jest nie problem, tylko że... No, ja rozumiem, powiem, od razu była mowa o tym, że zimą mnie tam nie będzie przystanku. To jest dla turystów, gdzie tam jest krzyżówka szlaków, który prowadzi jeden przez las do Świeradowa, drugi to jest na Czerniawę, trzeci to jest do góry na, z kierunku na gondolę tą ulicą, a czwarty w dół, tam na przykład na Piernikową i... do Pierników i do tam tej, co tam jeszcze na dole jest? Na te lokale, czy na Łąkę Izerską. Tak. To jest takie rozstaje, że tam stamtąd dobrze się startowało, jak również wysiadało. To jest do zrobienia, to jest nie problem, tylko że będzie taki techniczny, jeżeli chodzi o ruszanie z tego miejsca. No przy pełnym autobusie pod taką górę no będzie problem. Teraz pan widzi problem, przedtem nie. No tak. Dobrze, to myślę, że tutaj postaram się wywiązać z tego. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. Przechodzimy do punktu 9. Przyjęcie kalendarza i problematyki prac Komisji Rady Miasta na drugie półrocze. Ja tu pierwszą ma Panią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, więc Pani Przewodnicząca odczyta plan. Plan pracy Komisji Rewizyjnej. W miesiącu lipcu opiniowanie projektów uchwał przed sesją Rady Miasta i rozpatrywanie skarg. Sierpień mamy przerwę. Wrzesień opiniowanie projektów uchwał przed sesją tak samo Rady Miasta. Kontrola działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeradowie Zdroju. Rozpatrywanie skarg. Październik opiniowanie projektów uchwał przed sesją Rady Miasta. Rozpatrywanie skarg. Opiniowanie, listopad, tak samo, opiniowanie projektów uchwał przed sesją Rady Miasta, rozpatrywanie skarg, bo to należy do Komisji Rewizyjnej i w grudniu również opiniowanie projektów uchwał przed sesją Rady Miasta, rozpatrywanie skarg, a kontrole w pierwszym półroczu zostały przeprowadzone. To już było czytane na poprzednim. Teraz będzie tylko jedna kontrola, jeszcze dodatkowa, Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeradowie Zdroju. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo uwagi bądź wnioski do tego planu? Jeśli nie, zarządzam głosowanie nad przyjęciem planu Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Czy ktoś z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie 12 głosami. Proszę bardzo, kto z Państwa następny? Pan Wojsa. Tak? Czy... Aha, Pani Czaplińska, drugiej komisji, tak? Proszę bardzo. Teraz plan pracy Komisji do Spraw Kultury, Oświaty, Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W miesiącu lipcu współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy, propozycje współpracy, realizacja obowiązku gminy w zakresie pomocy społecznej. Działania MOPS polegające na doposażeniu rodzin ubogich przed rozpoczęciem roku szkolnego, opiniowanie materiałów na sesję. W miesiącu wrześniu realizacja zadań rzeczowych i realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku. Oferta zajęć pozalekcyjnych Miejskiego Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej nr 2. Współpraca Miejskiego Zespołu Szkół i Biblioteki Izerka. Opiniowanie materiałów na sesję. W październiku podsumowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych działających w zakresie kultury, oświaty i wychowania w roku szkolnym 2017-2018. Podsumowanie imprez kulturalnych z sezonu letniego. Opracowanie propozycji oferty kulturalnej na sezon zimowy 2018-2019. Opiniowanie materiałów na sesję. W miesiącu listopadzie opiniowanie uchwał podatkowych, propozycje zmian
Dalej, opiniowanie materiałów na sesję i w miesiącu grudniu prace przed uchwaleniem budżetu gminy na rok 2019, również opiniowanie materiałów na sesję. To jest wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś wnioski do tego planu, jakieś pytania? Jeśli nie ma, zarządzam głosowanie nad przyjęciem planu. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie 12 głosami. Proszę. Mikrofon poproszę. Plan pracy Komisji do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska na drugie półrocze 2018 roku. Lipiec, omówienie i ocena bieżących inwestycji gminnych dotyczy szkół i przedszkola, sprawy bieżące. Wrzesień, przygotowanie wniosków do budżetu, sprawy bieżące. Październik, omówienie funkcjonowania gminy i komunikacji miejskiej, sprawy bieżące. No i opcjonalnie listopad, podsumowanie sezonu letniego, omówienie przygotowań do sezonu zimowego. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania, wnioski do tego planu? Jeśli nie ma, zarządzam głosowanie nad przedstawionym planem. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie 12 głosami. Kto z Państwa następny? Dalej. Plan pracy Komisji do Spraw Uzdrowiskowych, Promocji Gminy, Sportu i Turystyki na drugie półrocze 2018. Lipiec. Kwiecimy się, ocena ogrodów, balkonów zgłoszonych na gminny konkurs na najpiękniejsze ogrody i balkony pod hasłem rośliny przyjazne owadom. W każdym miesiącu opiniowanie projektów uchwał. We wrześniu wnioski do budżetu na 2019 rok. W październiku wykorzystanie i funkcjonowanie boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw i innych urządzeń rekreacyjno-sportowych. W listopadzie przygotowanie do Mikołaja i opiniowanie budżetu i uchwał podatkowych i w grudniu akcja zima. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania bądź wnioski? Jeśli nie, zarządzam głosowanie nad przyjęciem planu pracy. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie 12 głosami. Kto z Państwa następny? Michał. Plan pracy Komisji do Spraw Budżetu i Finansów, drugie półrocze 2018. Lipiec. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy bieżące. Wrzesień. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał. Opracowanie wniosków do budżetu na rok 2019. Październik. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, ocena zaawansowania inwestycji gminnych, analiza wniosków poszczególnych komisji do projektu budżetu na rok 2019. Listopad. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, analiza projektu budżetu miasta na rok 2019, opinia komisji dotycząca projektu budżetu i uchwał okołobudżetowych. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania bądź wnioski do tego planu? Jeśli nie, zarządzam głosowanie nad przyjęciem planu. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie 12 głosami. Proszę Państwa, zamykam punkt 9. Przechodzimy do punktu 10. A to uchwały do podjęcia w dniu dzisiejszym. Jako pierwsza uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy miejskiej Świeradów-Zdrój w roku 2018. Czy macie Państwo po komisjach jeszcze jakieś dodatkowe pytania lub wnioski do projektu? Jeśli nie ma, zarządzam głosowanie nad przyjęciem uchwały. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Czy ktoś z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta 11 głosami za.
0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący się. Uchwała w sprawie zmiany uchwały przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. Czy macie Państwo pytania bądź wnioski do tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, zarządzam głosowanie nad przyjęciem uchwały. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta 11 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 1 głos wstrzymujący się. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia panu Rolandowi Marciniakowi, burmistrzowi miasta Świeradów-Zdrój. Czy są po komisjach jakieś pytania bądź wnioski do tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, zarządzam głosowanie nad przyjęciem uchwały. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Tu liczymy, liczymy, liczymy. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Gdzie mamy? Uprzejmie informuję, że 2 osoby głosowały za, 8 głosów przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące się. Uchwała nie została podjęta. Będziemy kazusem. Tak, tak. Będziemy kazusem. Będziemy czekać na rozstrzygnięcie wojewody. Znaczy pani z nadzoru kazał mi wysłać projekt uchwały, jeżeli będzie taka sytuacja, miała miejsce i ilość, jak wyglądało głosowanie nad uchwałą. Przedstawiliśmy tę uchwałę. I że było głosowanie, tak. Aczkolwiek, oczywiście ja nie będę, oczywiście dziękuję Państwu za obronę mojego wynagrodzenia. Nie będę tłumaczył, bo mi nie wypada, aczkolwiek utworzę rezerwę finansową na oddanie tych pieniędzy, bo myślę, że wojewoda będzie chciał dopiąć tej ustawy i ja te pieniądze oddam wstecz. Takie jest moje zdanie, także dziękuję, ale... Albo może być też tak, że już pani skarbnik dostanie tutaj jakieś informacje, że nie może tych pieniędzy do takiej wysokości wypłacić, no bo tak stanowi rozporządzenie. No ale niemniej jednak Rada ma prawo podjąć taką decyzję. Tak? Dziękuję. Proszę Państwa, uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego. Czy macie Państwo tutaj pytania bądź wnioski do tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, zarządzam głosowanie nad przyjęciem uchwały. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Czy ktoś z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosami za. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. Czy macie Państwo po komisjach pytania bądź wnioski do tego projektu uchwały? Jeśli nie, zarządzam głosowanie nad przyjęciem uchwały. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Czy ktoś z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami. Zamykam punkt 10. Kolejny punkt to odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Oddaję głos panu burmistrzowi. Dziękuję. Pani radna Krystyna Liber pisemnie. Radna pani Janina Czaplińska ustnie zapytanie. W sprawie zagospodarowania deptaka przy ulicy Zdrojowej. Czy są pobierane opłaty za zajmowanie przestrzeni publicznej w mieście? Na jakiej zasadzie i kto to sprawdza? Pobieramy opłaty za zajęcie, bo Zdrojowa jest nadal ulicą, czyli pobieramy opłaty za zajęcie pasa drogowego. Tam jest bodajże 20 groszy za metr kwadratowy
za dzień, jeżeli dobrze pamiętam tą uchwałę, którą mamy przyjętą, a zajmuje się tym u nas Mariusz Pysz. Do wszystkich, ostatnio wysłaliśmy do wszystkich, którzy zajmują nam deptak, takie pismo przywołujące do porządku. Większość tych, którzy nie mieli podpisanej umowy na zajęcie pasa drogowego, się pojawiła. Jeszcze chcemy te różne potykacze, tak zwane, te takie wystawiane jakieś manekiny i tak dalej, to też będziemy też regulować, bo to też zajmuje. Oczywiście no też, o ile ktoś tam ma przystawiony manekin do drzwi, do ściany, to jest problem, ale tam niektórzy stawiają na środku ulicy te manekiny. Także na pewno to już jakby pierwsza fala poszła, tym się zajmuje Mariusz Pysz, urzędnik, i na pewno całą zdrojową wyregulujemy tak, żeby każdy płacił, albo też nie pozwolimy na to, żeby wszystko stało na tej ulicy, bo tak to wygląda. Pani radna Aleksandra Kasprzak, cztery pytania ustnie. Pierwsze, założenie, proszę o sprawie założenia folii na ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Bocznej od strony myjni samochodowej. Jeżeli jest taka możliwość, ponieważ byłam osobiście świadkiem, siedząc tam z dziećmi na tym placu zabaw, jak myli samochody, i niestety przy nawet lekkim wietrze te piany, ta woda brudna, wszystko leciało i dosięgało aż do końca po drugiej stronie tego placu zabaw. Więc jeśli jest taka możliwość, a myślę, że to nie będą wielkie koszty, żeby założyć na tą siatkę jakąś taką folię zasłaniającą. Są takie przeplatanki, tylko że ten płot jest niski. No ale to nic, tu chodzi o to, że właśnie te całe przywietrze to nie leci górą, tylko właśnie w stronę siatki. I przez siatkę przedostaje się na ten plac zabaw. Tylko że te takie przeplatanki w tym płocie, no, są jakby trudne do trwałego zamocowania. No, ktoś ją wyciągnie, pociągnie dziecko i to wyciągnie, to będzie problem, ale spróbujemy. Można spróbować, no właśnie. Naprawa schodów łączących osiedle Korczaka z ulicą 11 listopada. Są już ubytki. Ubytki to mało. W tym momencie te schody są zagrażające zdrowiu i życiu, bo tam są takie wypusty z tych kostek, że w każdej chwili idąc w dół, a jeszcze po ciemku, to można naprawdę zaryć ostro i jeszcze sobie zrobić krzywdę. I wiele osób już do mnie to zgłaszało i prosiło, żeby to ująć na sesji. Znaczy ja nie wiem, co wszyscy Państwo o tym sądzicie. Dobrze by było, żeby któryś z pracowników się przeszedł. Ale docelowo te schody powinny być zlikwidowane i droga powinna być puszczona między budynkami. Bez żadnego schodka wtedy będzie. Bo te schody są naprawdę zbyt długie, to jest poważna przeszkoda architektoniczna. No, my je wyremontujemy oczywiście, bo nie mogą zagrażać nikomu. Dostawimy tam jeszcze dwie lampy, będą dostawione od dołu i od góry. Ale docelowo powinniśmy te schody zlikwidować i przejść w drogę, bo jest na mapie droga między budynkami, tam są te autoczęści. Mhm. I tam do góry za budynkiem wchodzi droga, akurat w początek tych schodów. I jak tam dogadamy się ze spółdzielnią z Korczaka 5, to zresztą Korczaka 5 tam złożyło już ofertę na sprzedaż tej dolnej części za 50 tysięcy złotych. Myślę, że to na następnych sesjach będziemy jakby podejmować pod Państwa pracę. I czekamy jeszcze na spółdzielnię, która też ma nam złożyć taką ofertę, żeby to było w jednych rękach. Wtedy tam komunikacyjnie to poukładamy. Dobrze. Zgodziła się, tak? No to czekamy tylko na informację oficjalną i myślę, że będzie też finał. Bo te schody już praktycznie co roku je naprawiamy. Ponownie proszę o odmalowanie ławek i naprawę ich oraz uzupełnienie przy ulicy Wyszyńskiego. Wniosek w tej sprawie składałam parę miesięcy temu. No, ruszyliśmy też z odnawianiem ławek na Wyszyńskiego. Nie wiem, czy tam były, nie były robione. Jeszcze ale dlaczego było tak późno, proszę powiedzieć? Przecież już od kiedy jest piękna pogoda i można było te ławki przygotować jeszcze na okres majowy, i słyszy się naprawdę niepochlebne opinie w tej sprawie, a wydaje mi się, że nie jest to aż taki wielki koszt, żeby to zrobić. A już nie wspomnę o ławkach w parku, które po bokach zielenieją. O te uzdrowiskowe płacimy 200 zł od sztuki, tak? To poszły wszystkie już. To, co w budżecie jest, to już zostało wydane na odmalowanie ławek. No teraz będziemy musieli zwiększyć na pewno budżet. No, to nie jest jakieś wielkie pieniądze. I kolejne pytanie, oczyszczanie tablic informacyjnych. Rozumiem, że to jest niewystarczające. One są bardzo szybko zaczęte.
tak zastraszającym tempie te plakaty są. No znaczy, tak, ale przecież to nie jest chyba aż tak wielkie zadanie, żeby przejechać i z tych tablic pościągać. To praktycznie to wypadałoby raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Nawet raz w miesiącu. Za chwilę się nawet raz w miesiącu, bo powiem szczerze, nawet nie śmiałam zrywać, ale do chwili obecnej u nas na osiedlu wisi ogłoszenie moje o Dniu Matki na 26 maja. Więc mówię, chociaż raz w miesiącu, żeby oczyścić. Myślę, to wczoraj komisja rewizyjnych. Tak. Dobrze, to spróbujemy. Nie bądź taki mądry. Nowe tablice, muszą się, nowa jakaś forma tych wyklejanek się musi pojawić, bo jak zlikwidujemy, to albo gdzieś tam zaczniemy ograniczać, to będą kleić tam wszędzie. Także lepiej niech tam kleją w jednym miejscu, jak no udało się światów wyczyścić trochę z tych wyklejanek różnych. Ale mówię, chociaż raz w miesiącu, czy raz na dwa miesiące można to zrobić. Ci, którzy przybijają do ogłoszenia, są, w większości są świadomi, że za dwie godziny, maksymalnie po dwóch dniach jest albo zaklejone następnym, albo go nie ma. Ale to ma pani rację, no musimy coś z tym zrobić, z tym ogłoszeniem. Dziękuję. To są wszystkie pytania ustne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt kolejny to sprawy różne. Bardzo proszę, ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Pan Aficki. Ja mam tylko takie nadstawienie. Na poprzedniej sesji zgłaszałem wycięcie krzewów na zakręcie przy ulicy Nadbrzeżnej. Rosną, nie ma. No i co przy wojewódzkiej, tak? Tak, przy wojewódzkiej drodze. Tam, gdzie te lampy zabrało woda. A co z ławkami na ulicy Zdrojowej? Te zgłaszałem. Tam, gdzie miały być zrobione dodatkowe, tak? Tak. No myślę, że to pojawi się nowa pozycja, bo to jednak parę tysięcy będzie kosztowało wszystko. Chyba jednej nie ma ławki, to jednej nie będziemy stawiać, to już trzeba zrobić kompleksowo. My też rozmawiamy z konserwatorem, czy takie same jak tam dalej stawiać, czy pozwoli nam robić te odlewane. W tym samym klimacie, ale odlewane, bo te spawane z tego profila kwadratowego odchodzi ta farba i proszkowa i rdzewieją nam. Także jeszcze chwila, ale kwestia to... Kwestia czasu, tak? No tam dostawimy, tylko że chciałbym, żeby też pan się przyznał, że ci, którzy mieszkają tam pod Żabką i tam przy tym na rogu, przy tym sklepie. Nie chodzi o Żabkę, drugą stronę. Że to będzie pana inicjatywa, jak tam się zrobią nocne kluby na tych ławkach. Ale nie chodzi po stronie Żabki, tylko po drugiej stronie. Bo na przykład właściciel apteki pisał, żeby zabrać ławkę, bo ma dosyć nocnych krzyków i różnych innych rzeczy. Od postoju taksówek po tej stronie wzdłuż. Do Lewiatana. Aha, czyli od 20 tam, tak? Tak, nie od Żabki. Od Żabki tam nie musi być. Strona po przeciwnej Banku stronie Zdrojowej. 12, 14 też chce? Dobrze, to radni chcą, proszę bardzo. Czyli 12, 14 niekoniecznie, bo tam są przecież ogródki robione, to mogłoby tak być ciasno. Staram się poprzek. No. Dobrze. No ale widząc, żeby usiąść, to trzeba siąść do ogródku i zamówić coś. Tak jest. Znaczy najgorzej jest z Żabką i tym sklepem spożywczym narożnym. No tam już prosiliśmy wiele razy, no myślę, że trzeba będzie ostro interweniować. Jak kupują tam alkohol, no niech idą sobie wypić go w miejscu do tego przeznaczonym, a nie pod sklepem. No i po tej 21. No próbowaliśmy nawet te drzewa tam wyciąć, żeby w tym cieniu nie stali, jak się wjeżdża w tą ulicę nad potokiem. Ale konserwator zabytków nie zgodził się. To jest nowa pani od drzew, mam nadzieję, że ta będzie bardziej zrozumiała, bo te drzewa, to są buki chyba, te korony się rozrastają, autobusy nie mogą przejechać i większe pojazdy, a z drugiej strony no jest lampy świecą w korony i nic tam nie widać, jak jest pełne ulistnienie już drzew. Jeszcze jedno mam. A chodzi o chodnik na Nadbrzeżnej. Przycięcie tych krzaków przy chodniku, bo się niektórzy... To psa. Tak? Bo niektórzy, ale to było po jednej stronie, a teraz po drugiej chodnik jest. Ale pan mówi na wysokości tam chodnika. Gdzie, ale chodnik jest po jednej i po drugiej. Nie, jak chodnik idzie, a drzewa po drugiej stronie w rzece rosną. A w rzece, żeby wyciąć też. No to na tym zakręcie w rzece. A chodnik jest po drugiej stronie i niektórzy już głowami zaczepiają o liście tam. No, dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Libert, pan najpierw. Niektórzy mieszkańcy pytają się, czy sami nie mogą odnowić tych ławek, papierem ściernym przetrzeć i tym konserwantem pomalować.
no bo one są naprawdę ohydne, a są ludzie, którzy no chętnie by to zrobili swoim kosztem. Znaczy, jeżeli jest taka inicjatywa na czyn społeczny, to prosiłbym, jeżeli są chętni, to jednak chciałbym, żebyśmy my zakupili materiały, żeby to były takie, które później w miarę długo wytrzymają na tym drewnie, bo to są drogie rzeczy, te impregnaty i tak dalej. No to jak jeżeli ktoś chciałby taki czyn społeczny wykonać, to jest mile widziane. To znaczy, wie pan, nie, że pójdzie ktoś, jedna czy dwie osoby i wszystkie ławki. Tylko, jedną, jasne. No, jedną, dwie koło siebie, koło domu. To jak najbardziej, tylko że materiał, żeby gmina jednak przekazała, bo to są, mówię, rzeczy, które powinny później trochę posłużyć, a myślę, że mieszkaniec nie powinien wydawać też ze swoich na materiał. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Kotlarek. Ja ponawiam prośbę o postawienie lustra na skrzyżowaniu Piłsudskiego z Nadbrzeżną tutaj przy nadleśnictwie. Tak, tam już Wojtek, jeszcze drugie będzie, jeszcze drugie miejsce, nie pamiętam, gdzie było gdzieś zgłoszenie, państwo zgłaszali się, jeszcze jedno miejsce. Luko Lukasa, tak. Dziękuję. Proszę bardzo, kto z państwa następny? Pan Leszyński. Tak. Pierwsza sprawa, dziękuję za skatepark. Mam takie pytanie, czy jeździ pan? Oczywiście, z dziećmi. Mam takie pytanie, czy ten plakat, który tam leży, mogę do zwykłego kosza wyrzucić, to ja go wyrzucę. Jaki plakat? Tam taki ten brezent stary, taki? No. Tak, tak, to ja go, już się jakby skończyła ta umowa. To ja go sprzątnę, natomiast tak, mam pytania co do działań, chyba to jest Tauron tutaj na terenie naszego miasta i one są takie mało skoordynowane i czy my mamy nad tym jakąś kontrolę, czy możemy ich do czegoś zmobilizować, bo oni tak trochę pokopią, zostawią dług otwarty, średnio zabezpieczony, później robią to, trzy dni jest słońca, ich nie ma, a później deszcz pada, oni robią. To raz prąd jest, raz nie ma, już pal sześć z tym prądem, ale tutaj i kopią doły i jakoś to tak nieskoordynowane. Czy my mamy jakiś wpływ w ogóle na ich działalność? Tu na no jasne, że porozmawiać tam, poprosić możemy. To jest kablowanie średniego napięcia. No. To jest tylko duża inwestycja, która idzie przez miasto, tutaj przez cały dół miasta i tam wychodzi na Nadbrzeżną. Cała ta średniego napięcia będzie kablowana, już jest tam na wysokości wiejskiej, już wykonane jest to kablowanie. Teraz wchodzą tutaj no, w tą gęstą zabudowę i trudno mi oceniać ich zaangażowanie czy jakość pracy, no, ale rzeczywiście to długo trwa, bo to już drugi rok. To już drugi rok idzie, no i mają to skończyć, tak? Jak mamy tę informację, w tym roku ma być koniec, to tutaj przez miasto kończą, bo tam jeszcze na przedmieściu. To tutaj jeszcze mamy przy Zienkiewicza i tutaj na dole jeszcze przy tym, poniżej urzędu jeszcze będą kopać. To już jest zrobione. Także jeszcze chwila cierpliwości. A jeżeli to chodzi o te prace, jakość tych prac, to zwrócimy uwagę. Mam pytanie, bo już pan burmistrz się pewnie dowiedział, że ja już nie będę startował, więc to będzie kartą przetargową dla następnej osoby, ale czy może jednak cichą ulicę w tym roku się uda, czy nie? Cicha? Za tej kadencji, no. Nakładka. No tak, no cokolwiek tam, żeby tam, zwłaszcza górna część, to już ona popłynęła, nie? Jest szansa, czy nie ma? No jest szansa. No jest, no myślę, że no według jakby tego wykonywania dochodów budżetu, no wszystkie pieniądze wolne idą na drogi i na te sieci. Znaczy mi nie chodzi o to zobowiązanie, tylko pytanie jak jest teraz, bo wiem, że tam część projektów nie przeszło i jak te pieniądze były cofane, czy jest to gdzieś ujęte, nie, czy nie ma? Bo nie, no jest tam szansa, żeby nas z tych 106 tysięcy zwolnić za tą strażacką? To nie jest, wszystko pójdzie na cicho. Nie ja wydawałem wszystko zgodę, pójdzie więc na cicho. Odpowiedzieć. Lasy Państwowe od nas są 106 tysięcy złotych za wyłączenie drogi z produkcji leśnej. Znaczy cicha jeszcze nas czeka później następny łącznik. I to tak 106 tysięcy. Gdyby to wszystko włożyć w cichą, wystarczyłoby. Ja się zgadzam, natomiast kwestia jest taka, że większość tutaj dróg, one już dawno powinny należeć do miasta. Te, które są w zasobie lasu, chociażby cicha cała, tylko... Ale dyrektor regionalny może nas zwolnić z tej opłaty? To pytanie do dyrektora. No gdyby nas zwolnił, to myślę, żeby tu się wszyscy zgodzili, że ze 106 tysięcy poszło na cichą. No i teraz most na Kwisie, myśmy tam wykonali cięcia i... Słabe. No tylko takie możemy, nie? Pytanie, czy tam jeszcze coś trzeba, ale to jest tylko my możemy w granicach swojej działki działać, natomiast wszystkie inne...
to jest już teren chyba RZGW, prawda? Także tam trzeba było z RZGW, czy to teraz Wody Polskie, Wody Polskie tak. Rozmawiać, żeby tam faktycznie odsłonić ten most, tak jak to miało być wykonane. I tam jeszcze słup taki, to stary jest, można by było z Tauronem pogadać, żeby to uprzątnął, bo on już jest nieczynny, nie ma okablowania. Wtedy już by jedno straszydło tam zniknęło, nie? Tak. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jeszcze? Proszę Pan Kozioł. Cóż, mówił Pan o reklamach na ulicy Zdrojowej. Mam nadzieję, że z takim samym zaangażowaniem, skoro oni mają być upominani, to ci najwięksi reklamodawcy środowcy, na przykład z Kisan, gdzie tam wielkie płachty leżą, też dostaną odpowiednie upomnienia. Tam nie, tam gdzie są, bo mówiliśmy o Zdrojowej, co jest własnością gminy, zajęcie pasa drogowego. Tutaj mówi Pan ogólnie o reklamie. Zauważyliście ostatnio, że została zdjęta reklama Rossmana na Przedmieściu, też po interwencji naszego mieszkańca. No i te reklamy no będą... Ja rozumiem, że są wytyczne. Co prawda trochę się kłóci to z tym, że jak ktoś swój własny biznes w jakiś tam lekki sposób reklamuje... Nie, może, tylko no, musi to uzgodnić z konserwatorem i z gminą. No to z gminą to pewnie pójdzie, a z konserwatorem już gorzej. Ale dosyć reklamą, jakimś takim dziwnym, teraz ostatnio ponownie, przykrym jakby wydarzeniem co poniedziałkowym w Czerniawie jest wywożenie śmieci. Co prawda chociaż tyle, że pod koszami stawiają, ale są wielkie wory. No nie wiem, kto tam się do tego przyczynia. Ja wiem kto. No, to jest jakiś wydaje mi się, że z jakiejś budowy, tak, bo worki budowlane są. Budowy drogi. Patrząc po, wszyscy budowlańcy tam... Patrząc po ilości butelek, tak właśnie stawiam, że to tak. Budowlańcy. Nie, chłopaki, którzy wywożą, nawet prosili mnie, żeby coś zrobić, bo oni nie dają rady, bo jadą rano, 7 rano zbierają, a o 9 już jest po prostu pełno i no oni nie, są gdzie indziej w mieście, także my... Nie mam takiej wielkiej nadziei, żeby kupić jakąś jedną taką cichą kamerę po prostu. Nie no, kubeł, budynek musi mieć kubeł swój i tam rzucać, tyle. No, na plus jest, że stawiają to obok kosza, z reguły koło krzyża na Spokojny albo koło Junaka, no to tyle, czyli że... jest problem, bo oni już nie mogą wrócić, znaczy jest trudno im wrócić, bo oni już jeżdżą po mieście i zbierają no ja wiem, no to a na plus jest to, że zabierają. A my do nich nie zabraliście śmieci. Były tam o 7 rano i zabrane, a to o 9 dostawiają budowlańcy. Ale rozmawiamy, także myślę, że tam się to, mam nadzieję, poprawi. Chociaż dobrze, że właściwe miejsce poprawiają. Też stawiają. No właśnie, no tylko taki jest plus, że stawiają koło koszy tych miejskich. Ale to niewiele ma znaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jeszcze? Ja tylko pytanie, bo ostatnio było trochę kradzieży tu na terenie miasta, tam policja zaczęła interweniować, czy my jakoś w to się też mamy jakoś wpływ, nie wiem, bo chodzi mi o monitoring, bo byłem też na policji i policja stwierdziła, że dużo monitoringu po prostu w mieście nie działa, tego naszego miejskiego, jakiś tam urząd miasta i czy da się to jakoś uruchomić, no bo wiele spraw dałoby się rozwiązać, kto gdzie wyjeżdżał, jakim samochodem, a ten monitoring nie działa po prostu, nie? Czy dałoby się to uruchomić, żeby to jednak działało, albo dołożyć jakiś kamer takie, które by działały gdzieś w takich punktach. Mamy 13 kamer na Zdrojowej. No tylko, że one właśnie nie działają. I to one, jest problem. No, częściowo był problem, bo częściowo właśnie nie działały i mamy tutaj tę kamerę na budynku Urzędu Miasta. To sam sprzęt to jest jakby jedno, później zarządzanie tym. No, tutaj próbujemy rozmawiać z firmą ochroniarską, która w zamian za to dostanie u nas pomieszczenie na stałe, na taką swoją dyżurkę, będzie nam ten monitoring na bieżąco oglądała, czy on działa, czy nie działa. Są za to rocznie, ile to było, 20 czy 30 tysięcy złotych, tak? 24 tysiące złotych. Ale myślę, że to warto, no bo tutaj no, do takich akcji dochodzi po prostu, że tu w biały dzień czy gdzieś na oczach ludzi się dokonuje różnych rzeczy, a naprawdę można by tego przypilnować i to by pewnie odstraszyło część tych ludzi, bo to są jakieś grupy zorganizowane pewnie, nie? No, myślę, że do tego dojdziemy, żeby to obsługiwała nam jakaś firma, która będzie doglądać 24 na rower. Poginęło? Poginęło w jednej nocy. Jedna bo dwa parasole, stoły. To knajpy przyjechały i zabrały. No, kto go do domu to potrzebuje ktoś? Do grudnia. Możliwe. Proszę pan Wojsa. W zeszłym miesiącu zgłaszałem prośbę o tutaj takie sprawy naprawcze tutaj na korcie tenisowym. No, widziałem tam siatka jest przyczepiona, nie wiem czy to inicjatywa graczy, czy to któryś z pracowników zrobił. Natomiast dookoła prosiłem też, żeby te obrzeża po prostu
odchwaścić, ponieważ one wchodzą jakby na teren tego boiska, zatrzymują liście, no po prostu jest takie, taki bałagan, nie? No to nie zostało zrobione. Nie wiem też, czy tam te prace naprawcze na samej nawierzchni, bo tam mówiłem, że jest zapadnięta, nie zauważyłem, czy tam było cokolwiek nie robione. Było. Tam pani Mięcina tylko dzwoniła, pytała się, w którym to miejscu i na tym etapie to stanęło. Zlecone na dniach, tylko ta firma Zielonej Góry coś się nie pojawia. To przeprawienie to też naprawdę jest 3 godzinki prawa roboty tam dla kogoś z haczką, to nie jest nic takiego, no, to jest nasze mienie, musimy o nie dbać. Dziękuję. Ma pan rację. Proszę pani Kasprzak. Panie burmistrzu, czy można wpłynąć na właściciela samochodu czerwonego spalonego, który stoi naprzeciwko La Gondoli już od kilku miesięcy i niestety nie jest chlubą tutaj w okolicach miasta i tego Urzędu Miasta i tej La Gondoli, a stoi on już kilka miesięcy i każdy wieczy i to samochód, więc najwyższy czas, żeby to uprzątnąć. Dziękuję. Proszę bardzo pana, bo pan się zgłasza. Tak. Proszę o, jest mikrofon ten przenośny? Pan ma. Dobrze. Ja mam pytanie do pana burmistrza jedno. Najpierw, ja od 4 lat organizuję taką nieformalną, przyjacielską, turystyczną wycieczkę do miejsca, w którym zginęli lotnicy francuscy, lecąc z pomocą humanitarną do Polski w roku 92. To się wydarzyło na zboczach Smedawy. W tym roku zwróciłem się do starosty Bielego Potoku, to jest na ich terenie, i pan starosta bardzo entuzjastycznie podszedł do tej imprezy, czy jak to nazwać. I była też pani Tereska Fierkowicz na tym. Do tego pomnika w ostatnią sobotę kwietnia przyjechał samochód Lasów Czeskich najpierw, potem jechał autobus napędzany gazem z ludźmi starszymi, żeby tam mogli przyjechać, a później straż pożarna też z Bielego Potoku ze stołami, ławkami, kuchnią polową i tak dalej, no zrobili imprezę tam przy tym pomniku niesamowitą. Było uroczyście i wzniośle, był hymn polski, był hymn czeski najpierw, potem francuski, potem polski. Udekorowaliśmy ten pomniczek, zresztą to już 4 raz z rzędu. I mam pytanie, czy nasze miasto, Urząd Miasta, pan burmistrz w jakiś sposób się dołączy w przyszłych latach, bo to już ma być taka impreza cykliczna. W każdą ostatnią sobotę kwietnia o godzinie 12 na zboczach Smedawskiej Góry. Oni zginęli 23 kwietnia, no ale to jak wypada w dzień powszedni, to lepiej przenieść to na sobotę. Bardzo bym prosił, żeby przynajmniej w części tak nasz urząd podszedł do tej sprawy, jak starosta Bielego Potoku. Jeszcze mam kilka spraw. Na początek dwie bardzo pozytywne. Pisze do mnie na Facebooku pan z Bogatyni. Panie Janie, ławki na Zdrojowej już są pomalowane. Pobiegłem od razu zobaczyć, jak to ładnie wygląda faktycznie. Pięknie na tej części od Parkowej do Goplany ławeczki pomalowane. Pijałki mają krany. Ktoś jeszcze mający no, naprawdę gust włożył po kwiatuszku pani i panu. No ludzie sobie po kolei tam robili zdjęcia, było ładnie, pięknie, czysto. Ale już na Zdrojowej w kierunku Sienkiewicza wszystkie ławki są brudne. Druga pozytywna sprawa. Państwo może czasem zaglądają na plac minigolfa. Były tam te elementy metalowe na poszczególnych torach w stanie opłakanym, zardzewiałe. No, ja już tam nie wchodziłem, bo po prostu mnie krew zalewała. Nie wiem, kto to, ktoś to z Urzędu Miasta załatwiał. Dwaj chłopcy młodzi, Mateusz Szumlas i Dominik Wolski bodajże, załatwili tą sprawę przecudnie. Zdemontowali, nie malowali powierzchu tylko, żeby zachlapać te tory. Zdemontowali te elementy, zawieźli je tam gdzieś do garażu. Ja mam dokumentację fotograficzną nawet, jak to robili.
oczyścili to wszystko, odrdzewili od środka nawet te stożki i te wszystkie tam pochylnie, zrobili to no super, naprawdę super i przywieźli z powrotem i zamontowali. Wygląda to pięknie. W ten sam sposób można by zakonserwować tam te dwie wiaty. Nie wiem, czy pan burmistrz widział, że to drewno już zaczyna, a chłopcy to zrobią za niewielki pieniądz i będą mieć wakacje. Może i te ławki w parku tak zrobić. To jest, no z tymi ławkami to jest naprawdę, ja nie wiem, czy pan, panie burmistrzu, czy ktokolwiek z nas przyjmie gości w domu, postawi takie obśrumpane, zapleśniałe krzesła, a my w ten sposób przyjmujemy setki, tysiące ludzi. Ja chodzę codziennie po parku, po mieście, lubię to. Chodzę z aparatem fotograficznym. Lubię usiąść przy grupach ludzi i posłuchać, co oni mówią na ten temat. Jeżeli jest tak pięknie, jak mówię o tych pijałkach i o tych ławkach, to aż miło słuchać. Ale jak pokazują jeden drugiemu te ławki i je fotografują i potem się one ukazują oczywiście w Niemczech, świadczą o naszej niby kulturze. No, panie burmistrzu, ja nie jestem od tego. Pan jest od tego. Ja już jestem w rozpaczy i naprawdę mówię panu, że wyjdę do parku ze swojej skromnej nauczycielskiej emerytury. Zakupię materiały, postawię planszę wielką, dlaczego to robię, i będę malował ławka po ławce. Jesteście tu państwo wszyscy świadkami. Może pan na mnie nasłać potem policję, może pan robić co chce, a ja to zrobię. Tak nie może być, mnie jest wstyd. Ja jestem mieszkańcem tego miasta. Proszę pana, w zeszłym roku szedłem sobie przez park z moim wnukiem, który mieszka w Szwajcarii i mówi, dziadek, dlaczego to drzewko jest takie pochylone, dlaczego to drzewko jest takie uciemiężone? No ja mu tłumaczę, bo wiesz, władzę, bo to, bo tamto, sprawę jakoś tam zepchnąłem. 4 lata wysyłam maile, do pana wysłałem 2 pocztówki z tymże drzewem. To jest platan kronolistny, proszę tutaj zobaczyć, jest 11 zdjęć, może od pana Nadleśniczego zacznę. Jak ja się biłem o to drzewko, co to się działo w nim, jak ono było chronione przez te lata. Jak już potem powiązano je łańcuchami i kawałkiem węża strażackiego, no to już było coś strasznego. Wytłumaczyłem wnukowi, że no tak, to władze tego, to niech dziadek idzie i im powie. Ja myślałem, że go zbędę, ale co rozmawiam telefonicznie z Bazyleją, to Dawid mnie pyta, dziadek, i był pan im powiedzieć? I tylko dlatego przyszedłem tutaj. Bo ja wiem, że nie da się nic zrobić. To jest dokumentacja z 5 lat, jak ja o to drzewko walczyłem. I to drzewo zginęło. Ono ma teraz tylko parę liści na pniu. Zostaje ten kamień. Proszę go nie wywalać, tylko tam dorobić literki SP, świętej pamięci. Nie można tak postępować z przyrodą. Druga sprawa z tej samej dziedziny. 28 marca państwo rozpatrywaliście wniosek, z którym wróciłem się do Rady, żeby jawór rosnący przy schodach przy ulicy 11 listopada uznać za pomnik przyrody. Pan burmistrz powiedział, nie popytaliście sąsiadów, to nie. I tak sprawa sobie poszła. Co się działo później? Prowadzono tam linię energetyczną czy coś tam. Pocięto korzenie. Ja tu państwu przyniosłem. To miał być pomnik przyrody. To jest korzeń tegoż jawora. To jest tylko jeden. Tu jest drugi. O, ale to nie wszystko. Ja mam to wszystko zrobione, ale to najpierw przez miesiąc leżało przy tych schodach. Chodzili Niemcy, chodzili Rosjanie, chodzili Czesi i inni się przyglądali temu. Ja nie wiem, czy ja jestem wariat, czy mnie odbiło, że mnie to oburza. To jest przyroda. Ta przyroda, my tą ją tutaj zastaliśmy i ją mamy zostawić. Jak państwo sądzicie, ile drzew zostało w pasie drogowym na ulicy 11 listopada? Wystarczy dwóch rąk, żeby policzyć te drzewa. I to w jakim stanie są? To drzewo trzeba jeszcze tak wykończyć. W zeszłym roku wysypano tam kupę soli przy samym tym do posypywania schodów. Przybiegłem do urzędu miasta i no, załatwiłem to. Jeżeli tak będziemy postępować, to trzeba stworzyć muzeum naszego takiego podejścia. Ja te
zachowam te korzenie i może kiedyś będzie muzeum w Świeradowie, to dam to jako eksponat, jak my obchodziliśmy się z przyrodą. Tak postępować nie wolno. Dziękuję. Mogę? Dziękuję. Proszę bardzo. No jeżeli chodzi o to, co pan zauważył, o te ławki, to no malujemy w miarę możliwości, wszystkie będą odmalowane. Robimy to lokalnymi przedsiębiorcami. Mateusz Szumlas nie robi tego zarabiając na wakacje, tylko robi to jako przedsiębiorca, któremu płacimy. Ma zarażoną działalność gospodarczą i nie ci dwaj panowie, którzy to robią, nie robią to jako uczniowie, którzy zarabiają na wakacje, tylko jako przedsiębiorcy, którym zleciliśmy naprawę też minigolfa, między innymi jeszcze paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o to drzewo, którym no też pan wnioskował, pan Bartosz Kijewski, żeby też był pana imieniem ten pomnik przyrody. No właśnie przy takich inwestycjach, gdyby to był pomnik przyrody, to w ogóle byśmy tam nie mogli nic wokół niego zrobić. Wycinka tych korzeni nie była z premedytacją, że ktoś odkopał korzenie drzewa i je po prostu wyciął, tylko przy wykopie starego kabla, bo tak to musiało wyglądać, i robienie nowej inwestycji, no było to w kolizji. I to, co pan przyniósł, te dwa kawałki, nie wiem, ja nie jestem też oczywiście dendrologiem i nie jestem w stanie tego ocenić, ale to nie jest pół korzenia, tylko to jest jakiś promil tego korzenia, który tam jest. To drzewo też pod ten dom wchodzi, te korzenie i tak dalej. No jak będą remontować dom, no to co zburzyć ten dom, no oczywiście można też takie decyzje podejmować. I to jest urządzona zieleń, moje jest takie zdanie, to jest urządzona zieleń i też pan wspomniał o tych drzewach, które kiedyś były przy 11 listopada, dzisiaj ich nie ma, ale 11 listopada tam są nasadzenia w kilku miejscach i są to drzewa, które na pewno nie będą zagrażać bezpieczeństwu, a szczególnie tej infrastrukturze drogowej, którą robimy. No, jeżeli prawo by tak nakazywało, żeby przesuwać drogi, bo są w nich drzewa i robić te drogi obok, to tak, ale my nie mamy prawa zmieniać lokalizacji drogi. To, że kiedyś no, te drzewa oczywiście są dla nas są wartościowe, Świeradów jest jedną z najbardziej chyba zalesionych czy zadrzewionych miejscowości na Dolnym Śląsku. My dużo sadzimy tych drzew, szczególnie przy tej zieleni urządzonej, ale nikt z premedytacją, tak jak pan sugeruje, nie wycina drzew albo ich nie kaleczy. Tak to z mojej strony wygląda. No, cieszę się, że pan się angażuje społecznie w te rzeczy. No, jeżeli ma pan siłę i czas oczywiście i chęć działać społecznie, to jak najbardziej. My też pana możemy wesprzeć, czy w tych działaniach dotyczących tego pomnika upamiętniającego tych lotników francuskich, czy nawet przy takich akcjach dbania o to, żeby te ławki były na wysokim poziomie, to jak najbardziej. No tylko, że też trzeba pamiętać, że te fundusze, które mamy, oczywiście to jest oczywiste, że to musi być zrobione, ale też trzeba pamiętać, że to są jakieś wydatki, które no musimy ponieść z budżetu miasta i w danym momencie nie jesteśmy w stanie wszystkich ławek jednocześnie odnowić. Proszę bardzo. No tak. Ten jawór nie rośnie przy drodze przede wszystkim. Nie rośnie blisko żadnego domu, korzenie tam na pewno nie podchodzą. A to nie są fragmenty końcowe. To po prostu korzenie odchodzące od drzewa zostały odcięte. Osłabione na pewno zostało jego statyka, nie mówiąc już o żywieniu tego drzewa. Pan na sesji 28 marca mówił, że zgoda sąsiadów jest potrzebna. Ja zadałem sobie trud, sięgałem najrozmaitsze przepisy. Nigdzie tego nie znalazłem. Drzewo spełnia wszelkie warunki i nie my będziemy, jak my będziemy budować, to nie będzie pomnika przyrody. To nie tak. Ja to jeszcze pokazałem, dlaczego ten mój Dawid się upominał. On mieszka, on chodzi do szkoły w Bazylei, przy szkole robiono ogrodzenie i kasztanowiec sobie tam duży rósł. Proszę zobaczyć, jak zrobiono mur, jak zachowano ten kasztanowiec. To jest, tak się dba o przyrodę, a my co robimy? On nikomu tam nie,
w drogę nie wchodzi ten jabłek. Ale nikt go nie chce wyciąć przecież. Kto chce tak, wyciąć, ale co się z nim robi? Dlaczego tak? No jeżeli była inwestycja, no to niestety... Ale proszę pana, czy tego przewodu nie można prowadzić pod korzeniami? No jeżeli przewiercą korzenie, to myślę, że straty byłyby dużo większe. No bo... Ja w każdym razie, gdybym nie obiecał temu dziecku, to bym tu nie przyszedł, bo wiem, że to jest moje działanie bezcelowe. Niedługo będziemy mieć, tak jak pan sobie wymarzył, drzewko to takie świetlne, co sobie tam stoi, i kupę reklam. Powycinamy te wszystkie zielone, a będziemy mieć takie. A ławki to będziemy mieć takie. O, proszę bardzo. Myślę, że tak źle nie będzie. Dziękuję państwu. Ja mam tyle, przepraszam za zdenerwowanie, ale to jest nie na wadze. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to bardzo dziękuję. Zamykam sesję Rady Miasta Świeradów-Zdrój.